Witam Państwa na debacie otyłość dzieci i młodzieży na progu katastrofy. Witam serdecznie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. Witam serdecznie wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, panią Małgorzatę Motylow. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, a zarazem chciałbym powitać naszych znakomitych panelistów. Witam panią profesor Annę Fiałkowską z Instytutu Matki i Dziecka. Witam pana profesora Marcina Czecha, również z Instytutu Matki i Dziecka. Witam pana profesora Pawła Matusika ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana profesora Michała Brzezińskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szanowni Państwo, również pan wiceminister zdrowia, pan Maciej Miłkowski pojawi się wśród naszych panelistów, natomiast mamy informację, że z uwagi na obowiązki troszeczkę się spóźni. Chciałbym serdecznie powitać panią Klarę Klinger, która będzie moderowała dyskusję. Witam także przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie, pana Wiesława Motykę. Witam panią Magdalenę Gierla, koordynatora ogólnopolskiej kontroli poświęconej nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, teraz proszę o zabranie głosu pana prezesa Mariana Banasia. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na debacie zorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli poświęconej problemowi otyłości wśród dzieci i młodzieży. Misją NIK jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa. Najwyższa Izba Kontroli działa zawsze dla dobra obywateli. Dlatego dziś z ekspertami, którzy przyjęli nasze zaproszenie i którym bardzo dziękuję za obecność, z Państwem chcemy przyjrzeć się temu, co stało się w rok po ogłoszeniu wyników jednej z ważniejszych kontroli Izby, kontroli dotyczącej dostępu do profilaktyki, diagnostyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z otyłością i nadwagą. Alarmistyczny tytuł naszej debaty, otyłość dzieci i młodzieży na progu katastrofy, jest niestety jak najbardziej osadzony w rzeczywistości. Zmierzamy ku katastrofie. Proszę Państwa, według ustaleń naszej kontroli aż 21% dzieci i młodzieży ma problemy z otyłością i nadwagą. Otyłość prowadzi do wielu poważnych chorób i niezasłużonego ludzkiego cierpienia, a dodam, że w tym przypadku mówimy o dzieciach i osobach młodych. Z punktu widzenia budżetu państwa choroba otyłości prowadzi do gigantycznego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, którego można uniknąć. NIK zaproponowała szereg rozwiązań i rekomendacji. Przyjrzyjmy się wspólnie, jak skutecznie wcielić je w życie. Chodzi o nasze dzieci i młodzież. Życzę Państwu owocnej dyskusji i konkretnych ustaleń. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Prezesie. Teraz proszę jeszcze, Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do debaty, proszę o zabranie głosu pana dyrektora Wiesława Motykę. Szanowni Państwo, wyrażam w tym momencie głęboką satysfakcję i wielką radość płynące z faktu, że jak wspomniał Pan Prezes, 12 miesięcy po podaniu do publicznej wiadomości wyników naszej kontroli, ta kontrola wciąż żyje. Ona ciągle jest obecna w mediach i w gronach naukowych. Świadczą o tym liczne zaproszenia dla koordynatora kontroli na konferencje naukowe, kongresy czy seminaria. Świadczy o tym dobitnie też obecność Państwa na dzisiejszym spotkaniu, tak wybitnych autorytetów w dziedzinie otyłości, a także ludzi ze świata polityki, a więc osób, które decydują o przyszłości naszego narodu. Szanowni Państwo, kierując podziękowania do wszystkich osób związanych z prowadzeniem tej kontroli, poczynając od koordynatora, przez nadzorującą panią wiceprezes, radcę prezesa, kontrolerów, którzy wykonali tę kontrolę, a także kolegów informatyków, którzy zagregowali nam wszystkie zebrane w kontroli dane, pragnę z uwagi na szczupłość czasu
podziękować bardzo serdecznie z imienia i nazwiska jednej osobie. Jest nią pan profesor Artur Mazur z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który był swego rodzaju modus operandi w naszej kontroli. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania życzę owocnej debaty, która, jestem przekonany, przyniesie pozytywne efekty dla przyszłości naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. W bardzo dużym skrócie chciałabym Państwu przedstawić najważniejsze ustalenia i wyniki kontroli dotyczącej nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Kontrola była prowadzona w latach 2020-2021. Kontrolą objęliśmy lata 2018-2020 pierwszy kwartał, czyli okres przed pandemią COVID. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży jest dużym problemem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że polskie dzieci od kilku lat zaliczane są do najszybciej tyjących w Europie. 80% nastolatków, którzy są otyli, stanie się otyłymi dorosłymi osobami. A skutki otyłości są bardzo poważne, nie tylko zdrowotne. Jak Państwo wiedzą, otyłości towarzyszy szereg różnych powikłań zdrowotnych, ponadto społeczne, a także ekonomiczne. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat Polska z powodu otyłości i chorób związanych z otyłością może stracić ponad 4% PKB. Kontroli staraliśmy się ustalić, czy system opieki zdrowotnej zapewnia rzeczywisty dostęp do świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych dla dzieci i młodzieży z problemem nadmiernej masy ciała. W szczególności, czy są prawidłowe rozwiązania organizacyjne, a także czy skutecznie podejmowano działania lecznicze i diagnostyczne, a także czy działania profilaktyczne były adekwatne do zdiagnozowanych, a także do przewidywanych potrzeb. Kontrolę prowadziliśmy na terenie 9 województw. Objęliśmy nią 24 podmioty lecznicze realizujące umowy w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, 8 podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Skontrolowane przez nas POZ-y miały średniorocznie na listach aktywnych lekarzy POZ około 735 tysięcy pacjentów, co w skali kraju stanowi 2% wszystkich pacjentów objętych opieką lekarza POZ. Dla porównania 750 tysięcy to jest ludność miasta Krakowa. Natomiast w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej skontrolowaliśmy 8 poradni endokrynologicznych dla dzieci, co w skali kraju stanowi 16% wszystkich poradni endokrynologicznych dla dzieci. Najwyższa Izba Kontroli swoje ustalenia poczyniła na podstawie analizy dokumentacji medycznej. W czasie kontroli analizie poddaliśmy ponad 1200 dokumentacji medycznej, a także przeanalizowaliśmy akta osobowe lekarzy POZ i AOS. Na pewno zadają sobie Państwo, jaka jest skala nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, skoro jesteśmy tutaj na tej debacie i tytuł tej debaty jest taki przerażający. Otóż w Polsce brak jest badań, jednolitych badań obejmujących całą populację dzieci i młodzieży, powtarzanych okresowo, prowadzonych według jednej metodologii, tak aby można było wskazać poziom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także trend w tym zakresie. Oczywiście Ministerstwo Zdrowia zleca szereg badań, analiz, natomiast dane z tych raportów, no ze względu, tak jak powiedziałam, na różną metodologię nie są ze sobą porównywalne, a także dane te nie odzwierciedlają czasem
prawdziwego stanu rzeczy. Raport opracowany na podstawie sprawozdań MZ11 wskazuje, że problem otyłości w Polsce ma tylko 1,2% dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie analizy dokumentacji medycznej ustaliła, że problem nadmiernej masy ciała ma 21,7% dzieci w wieku od 2 do 18 lat, w tym 14,5% miało nadwagę, natomiast 7,2% było chorych na otyłość. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Jednym z problemów jest ograniczony dostęp do świadczeń medycznych. W polskim systemie opieki zdrowotnej to lekarz POZ odpowiedzialny jest za profilaktykę, a także za leczenie otyłości. Jak ustaliliśmy podczas kontroli, lekarze POZ nie czują się kompetentni do prowadzenia pacjenta z chorobą otyłości. Przede wszystkim nie mają wystarczającej ilości czasu, aby zaopiekować się takim pacjentem. Ponadto nie czują się uprawnieni do prowadzenia dietetycznego pacjentów z otyłością. W konsekwencji pacjent z samą otyłością, u którego nie wystąpiły jeszcze powikłania zdrowotne innego rodzaju, oczekuje, aż wystąpią u niego takie powikłania i wtedy lekarz kieruje go do poradni specjalistycznej. Natomiast tutaj też natrafiamy na problemy. Ze względu na niewystarczające zasoby kadry medyczne, czas oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej jest bardzo długi. W kontroli ustaliliśmy, że średni rzeczywisty czas oczekiwania na poradę w poradni endokrynologicznej dla dzieci w przypadku stabilnym przekraczał nawet rok, a w przypadku pilnym wynosił nawet 5 miesięcy. Bilanse zdrowia to podstawowe działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, które służą identyfikacji pacjentów również z grupy ryzyka zaburzeń odżywiania. W kontroli ustaliliśmy, że w 2013 roku badania bilansowe wykonano u 90% uprawnionych dzieci, natomiast w 2019 już tylko u 60% dzieci. W ciągu 6 lat odnotowaliśmy spadek o 30 punktów procentowych realizacji badań bilansowych. Nierealizowanie badań bilansowych przełożyło się w konsekwencje na zbyt późne diagnozowanie otyłości. W kontroli ustaliliśmy, że w prawie 35 przypadkach, gdy zdiagnozowano otyłość, u pacjentów badania laboratoryjne wskazywały, że wystąpiły już inne powikłania zdrowotne. Najczęściej była to cukrzyca typu drugiego. Ponadto w kontroli ustaliliśmy, że leczenie otyłości w POZ-cie, jak i w AOS-ie było nieskuteczne. Tylko 15% w podstawowej opiece zdrowotnej pacjentów z otyłością zredukowała masę ciała. Nie zredukowała 40%. Co najbardziej przeraża, drodzy Państwo, to fakt, że w 18 dokumentacjach medycznych na 240 przeanalizowane było odnotowane, że pacjent odmówił leczenia bądź zakwestionował postawioną diagnozę. Jeżeli mówimy o dzieciach i o młodzieży, no to tutaj o leczeniu de facto decydują rodzice. Leczenie otyłości w AOS-ie nie wygląda lepiej. Redukcja masy ciała nastąpiła już tylko u 13% pacjentów. Natomiast również 13% pacjentów przerwało leczenie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, nie wiadomo z jakiego powodu. Ponadto w kontroli jeszcze ustaliliśmy, że na 102 pacjentów skierowanych do poradni endokrynologii dla dzieci, tylko 50% dzieci odbyła taką wizytę w poradni endokrynologicznej. W kontroli
Sformułowaliśmy szereg wniosków pokontrolnych. Najwięcej do pana ministra zdrowia, bo aż 9. Trzy wnioski dotyczyły zmiany przepisów prawa. Pierwszy dotyczył wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych porady dietetycznej. Ponadto wnioskowaliśmy o zapewnienie opieki osobom z otyłością, opieki zespołów interdyscyplinarnych składających się z psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, a także lekarza. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za tę prezentację i myślę, byliśmy już tutaj przedstawieni, ale myślę, że jeszcze raz warto, żebym przedstawiła gości. Nazywam się Klara Klinger. Przed chwilą przedstawiała prezentację pani Magdalena Gierlak, która jest koordynatorem ogólnopolskiej kontroli dostępności właśnie do profilaktyki i leczenia dla dzieci z zaburzeniami metabolicznymi. Jest z delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Witamy panią. Pan profesor Marcin Czech jest prezesem Towarzystwa Farmaekonomicznego, a także był wiceministrem zdrowia, także zna system, jak działa, będzie mógł się podzielić również takim doświadczeniem. Pani profesor Anna Fiałkowska jest zastępcą dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie do spraw nauki, ale także jest koordynatorem programu WHO, który właśnie prowadzi badania nad otyłością i będzie mogła również pokazać, jak to wygląda obecnie. Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Matusik, profesor SUM, jest kierownikiem oddziału klinicznego pediatrii otyłości dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Dzień dobry, panie profesorze. Udało się już dotrzeć na szczęście dokładnie na sam czas panu ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu, który jest wiceministrem zdrowia, ale był także zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc również tutaj ma wiedzę, jak to wygląda od strony płatnika. I wreszcie serdecznie witam pana doktora habilitowanego nauk medycznych Michała Brzezińskiego, pediatrę, który jest z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także jest członkiem zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością przy ministrze zdrowia, więc kolejny po prostu obszar, który będzie można omówić. Tak naprawdę ten obraz, który pokazała pani Gierlak, nie jest optymistyczny i tak się zastanawiałam nad samym tytułem debaty, która mówi otyłość dzieci i młodzieży na progu katastrofy. Czy faktycznie jesteśmy na progu, czy już jesteśmy za tym progiem? I tak tutaj bym poprosiła przede wszystkim panią profesor Fiałkowską, jak to wygląda teraz. Jest to uzupełnienie de facto do tej bardzo wnikliwej kontroli NIK-u, która była w latach, prawda, 2019 się zakończyła, 18-19, a mamy jeszcze nowsze badanie, żeby pokazać pełen obraz. Pani profesor. Bardzo dziękuję. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie mnie na tę debatę. Jeśli mam niewłączony mikrofon, to zrobię, ale wydawało mi się, że jest włączony. Może proszę przybliżyć po prostu do... Nie, bo nie świeci. O, teraz. Teraz. Więc tak, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, po drugie chcę powiedzieć, że ja koordynuję takie badania WHO-skie częstości nadwagi i otyłości, ale u dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej, czyli nie będę się mogła odnieść do całej populacji. I chcę powiedzieć, że tak, to nie jest takie proste, ponieważ jak wrzucamy do jednego worka dzieci i młodzież, a szczególnie nastolatki, to robimy krzywdę i jednym, i drugim, ponieważ częstość otyłości u dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej jest wyższa niż wskazują te dane. Nadwaga razem z otyłością, my robimy badania, trzy edycje badań zrobiliśmy, 2016, 18, 21, czyli właściwie tuż mamy zupełnie świeże badania. Metodologia jest taka sama, mało tego, jest taki sam sprzęt używany i on jest używany obecnie w ponad 40 krajach, które uczestniczą w takim projekcie.
I o ile w 2016 roku częstość nadwagi i otyłości przekraczała troszkę 30%, to w tej chwili to jest 35% u dzieci 8-letnich, u chłopców sięga prawie 40%, a jak mówimy o samej otyłości, to u chłopców dochodzi do 20%, czyli co piąty 8-latek w Polsce jest otyły. Otyły to znaczy, że staje się potencjalnym pacjentem pana docenta Brzezińskiego i pana profesora Matusika, którzy nie tylko są autorami takiego, współautorami takiego position paper dotyczącego nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, ale tworzą teraz program leczenia. Tylko proszę Państwa, te 20%, no liczmy kilkanaście procent, jeżeli dziewczęta i chłopcy, co to oznacza dla systemu? Mniej więcej 350 tysięcy dzieci w roczniku, 35 tysięcy to jest 10%, a 20% to jest 70 tysięcy. Jeżeli to nawet będą tylko trzy roczniki, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa, przeliczcie sobie Państwo, ilu pacjentów będzie musiało odwiedzić centra, które być może zostaną stworzone i jakie są tego koszty. Więc to jest jedna uwaga. I dlaczego mówię, że to nie jest proste? Bo wcale ta nadwaga i otyłość, znaczy musimy myśleć o różnych kategoriach wiekowych, bo ona potem, ta częstość spada z wiekiem. I wyraźnie u młodzieży 15-17-letniej to nie jest tak olbrzymi problem. Mało tego, właściwie ta częstość nadwagi i otyłości, no to jest kilkanaście procent, ale to, co jest specyfiką polskiej młodzieży, szczególnie polskich dziewcząt, to jest nieprawidłowe postrzeganie swojego ciała. Ponad 60% z nich uważa się, że są otyłe i to jest najczęściej wśród 40 kilku krajach biorących udział w takich badaniach i podejmują próby odchudzania. Czyli mamy olbrzymi problem otyłości u małych dzieci, małych w sensie początków szkoły podstawowej, czego nie dostrzegają rodzice. Matki, które ankietujemy, nie widzą problemu, generalnie nie widzą problemu nadwagi i otyłości u dzieci, co świetnie dostrzegają u swoich partnerów, mężów. I problem nieprawidłowego odbioru swojego ciała, więc nieprawidłowych zachowań zdrowotnych, głównie ograniczenia aktywności fizycznej u młodzieży. Także jak powiedziałam, to nie jest takie proste i nie możemy tego wrzucać do jednego worka, bo musimy inne, szczególnie jeżeli chodzi o prewencję, inne działania zupełnie podejmować w tych różnych grupach wiekowych. Do tego będziemy na pewno wracać w czasie tej debaty. Pani profesor, z tego co kojarzę i jak znam te badania, czy przyglądałam się, jeszcze jest jedna niepokojąca rzecz, to znaczy tendencja. Tak? To znaczy dzięki temu, że robicie kolejne edycje i one są porównywalne między sobą, jeżeli proszę mnie poprawić, 5 punktów procentowych od 2016 roku w tej grupie właśnie chłopców zwiększyła się. No nie tylko chłopców, ale w ogóle średnia. U chłopców nawet trochę więcej. Także rzeczywiście ten wzrost jest niepokojący. My nie wiemy, czy to tylko pandemia, znaczy, czy też pandemia, czy rzeczywiście te wzrosty, które już były widoczne między 2016 a 2018 rokiem, to jest coś, co po prostu pokazuje trend populacyjny. Właśnie chciałabym zapytać, co państwo, co lekarze, czyli pan profesor Matusik i pan profesor Brzeziński widzą u siebie, to znaczy właśnie jak to wygląda przez lata, panowie zajmują się leczeniem tej otyłości, czyli macie od tej perspektywy klinicznej, widzicie co się dzieje. Mówiliśmy tutaj dużo o cyferkach, a teraz bym chciała zapytać pana profesora Matusika, jak pan widzi teraz i jak to ma się do tego, co było wcześniej? Ja również bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie mnie tutaj do tej debaty. Muszę powiedzieć, że cieszę się przede wszystkim, że mówimy o czymś, co nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto opowiada, co było kiedyś, ale można powiedzieć, że tego typu dane można było znaleźć, może nie tak szeroko publikowane i w taki sposób dostępne, ale informacje na temat tego, jak lekarze rodzinni podchodzą do terapii,
publikowaliśmy w 2006-2007 roku z panem profesorem Mazurem. Kwestia właśnie dostępu do systemu, sposobu terapii. Wiele rzeczy już gdzieś tam przewijała się. Dopiero teraz ten sposób, jak gdyby taki systemowi, dzięki pracy pani profesor i Światowej Organizacji Zdrowia, no myślę, że to wreszcie zaczyna nas przekonywać. Ja myślę, że jesteśmy już za progiem tej katastrofy i muszę powiedzieć, że te same badania pokazują, że wśród tych wszystkich otyłych dzieci, o których mówiła pani profesor, 1/4 tych dzieci to jest otyłość trzeciego stopnia. Kiedyś się mówiło brzydko otyłość olbrzymia. To są wszystko już po prostu dzieci z powikłaniami. My w poradniach, przynajmniej ja u siebie obserwuję sytuację, w której ja praktycznie już nie mam dzieci, które do mnie trafiają, które chorowałyby tylko na otyłość. To praktycznie jest ułamek procenta, może około 10% z tych pacjentów choruje tylko na otyłość. Praktycznie większość z tych dzieci już choruje na stany przedcukrzycowe, ma chorobę stłuczeniową wątroby, nadciśnienie tętnicze i poprzez to, że jest takie wąskie gardło, to można powiedzieć brzydko, że u mnie w poradni nic się nie zmieniło, ponieważ ja ciągle mam tyle samo dzieci, ciągle mam takie same kolejki i być może teraz kolejki są jeszcze dłuższe. Więc tutaj niestety, no, my po prostu jesteśmy na tym wierzchołku góry lodowej, która nie stworzyła się w ciągu ostatnich kilku lat. Ja się otyłością zajmuję od 2004 roku. Można powiedzieć, że to są czasy, kiedy jako najmłodszy asystent, którym nikt się nie chciał otyłością zajmować, więc mi przypadła w udziale ta rola. Wtedy powstała właśnie nasza poradnia i od tego czasu muszę powiedzieć, że to po prostu jest ciągle mniej więcej problem na podobnym poziomie. Może poprawiliśmy nieco skuteczność, to co obserwujemy i te dane też publikujemy. Jako jedni z nielicznych pokazujemy, jaka jest skuteczność leczenia, bo do tego nikt się nie chce przyznawać, jak to tak naprawdę wygląda. I to, co powiedziałem, my w tym momencie, ja się tu podpisuję wszystkimi swoimi kończynami pod tym wnioskiem związanym z tworzeniem zespołów wielodyscyplinarnych. O ile oczywiście prewencja, profilaktyka jest najważniejsza, to ponieważ ta skala problemu już jest tak duża, to system leczenia musi być rozszerzony, nie ma innego wyjścia. Mówię, zaraz przejdziemy na pewno do tych rozwiązań. Jakby chciałam zacząć oczywiście od diagnozy, żeby w ogóle uświadomić sobie, z czym my się borykamy i co tak naprawdę, jaki problem rozwiązujemy. Także tutaj myślę, że kwestia też tej zmiany grupy wiekowej, to o czym mówiła pani profesor, że jest mniejsza częstość, prawdopodobnie tak jest jeszcze na razie, natomiast się znają na ile, jeżeli uda się przebadać te same grupy dzieci, które były badane właśnie w wczesnoszkolnym wieku, później to też będziemy wiedzieli realnie, bo jeszcze ciągle pokutuje powiedzenie, że się z otyłości wyrasta i być może właśnie ta obserwacja będzie tutaj jak gdyby dawała więcej danych. Ja tylko jeszcze w uzupełnieniu do tych badań epidemiologicznych, myśmy robili badania w przedszkolach i to są badania takie 10-letnie obserwacje od 2007 do 2017 przed pandemią takie badania przeprowadziliśmy i my akurat nie stwierdziliśmy zwiększenia częstości występowania otyłości u dzieci przedszkolnych, chociaż ona i tak już jest stosunkowo wysoka, bo sięga kilku procent, ale właśnie stwierdziliśmy ponownie to, co powiedziałem, przesunięcie w kierunku dzieci o dużo większej skali problemu, czyli tu już nie ma takich dzieci, no powiedzmy z otyłością pierwszego stopnia jest ich niewiele, ale coraz więcej otyłości skrajnego stopnia i my też już wiemy z naszych doświadczeń, że te dzieci niestety zostają otyłymi dorosłymi i mają wszystkie powikłania łącznie ze skróceniem czasu życia, czasem nawet do 12 lat, jak podają dane. Więc rokowanie u tych pacjentów to jest rokowanie podobne do niektórych źle rokujących chorób nowotworowych. Tak to trzeba powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan profesor Brzezińskiego mi się zapytała, może nieładnie to sformułuję, ale jaki jest profil tego pacjenta, znaczy kto trafia tak naprawdę do pana gabinetu? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja się tak krzywi na głos profesor, bo absolutnie to ani nie przystaje, ale nie jest prawdą. Szanowni państwo, co do profilu, to tak jak wspominał już Paweł, to są pacjenci nie tylko cięższy w kilogramach, ale to są pacjenci dużo trudniejsi do prowadzenia, bo zaczynamy obserwować u nastolatków wielochorobowość. Przepraszam, że przerwę, dużo trudniejsi niż już wcześniej, tak? Tak, niż było wcześniej, bo oni mają wiele chorób już w wieku kilkunastu lat. Pojawiają się pierwsze dzieci w wieku 8-9 lat, które mają chorobę stłuszczeniową wątroby, czyli to są takie dzieci, które w perspektywie 20 lat jako 30-latkowie mogą mieć niewydolność tej wątroby. Znaczy coś, co nam się absolutnie nie wydaje realne, bądź nie wydawało realne jeszcze 20 czy 30 lat temu. I pojawiała się również grupa pacjentów z otyłością, chorujących na otyłość, z zaburzeniami odżywiania. Czyli to jest dodatkowa grupa trudności w prowadzeniu, dlatego że to są pacjenci, którzy nie chcą przyjmować warzyw, to są pacjenci, którzy nie chcą jeść owoców, oni mają bardzo dużą selektywność, wybiórczość taką sensoryczną, oni po prostu nie lubią smaku, nie będą, drażni je, nie chcą najzwyczajniej w świecie. I takich pacjentów jest bardzo trudno zachęcać do modyfikacji stylu odżywiania.
Ja wiem, że może mówię trochę trudnym językiem, ale trudno to jest w dużym uproszczeniu powiedzieć na takiej zasadzie. I kolejną grupą, która się pojawia, być może ciekawą, to są tacy pacjenci, którzy sami zauważają swój problem, swoją chorobę, a nie widzą tego ich rodzice. Czasem pojawiają się nastolatkowie, którzy mówią, ja wiem, że mam problem, ale moi rodzice nie chcą tego problemu widzieć. I ostatnią grupą, o której chciałbym powiedzieć, to jest grupa, która jest w mojej opinii bardzo trudną grupą do leczenia i wymagającą jeszcze szerszego zespołu. To są pacjenci, których już występują różnego rodzaju zaburzenia psychiatryczne, głównie pod postacią depresji, która często wiąże się i nie bardzo wiemy, gdzie jest początek. Czyli nie wiemy, czy początkiem otyłości po części była depresja, czy początkiem występowania klinicznych symptomów o depresji u takiego no, nastolatka, czy nawet kilkulatka, była otyłość. To nie potrafimy tego koła rozpętlić, zresztą nie ma sensu go rozpętlać, bo trzeba pomóc i na jedną, i na drugą chorobę, tylko wtedy będziemy w stanie tego pacjenta skutecznie leczyć. Przy czym ja jak zawsze wrzucę trochę do naszego ogródka lekarskiego. My lekarze mamy najmniej do roboty w tym wszystkim, poza leczeniem powikłań już występujących u pacjentów z otyłością, bo dalej uważam, że leczenie powinno być przekazane poza lekarzy w dużym stopniu i stąd zawsze będę naciskał i będę parł na to, że tylko zespoły terapeutyczne są w stanie efektywnie takim pacjentom długofalowo pomóc i to jest chyba to słowo klucz. To musi być coś, co będzie się działo długofalowo, bo otyłość jest chorobą przewlekłą. Nikt z nas nie przestaje leczyć nadciśnienia tętniczego w momencie, kiedy ustabilizujemy ciśnienie tętnicze pacjenta. Tak naprawdę to jest wejście w fazę realnej, klinicznej remisji i w tej remisji musimy pacjenta podtrzymać. Są grupy, które twierdzą, że otyłość ma trochę wspólnego z uzależnieniami. Te dyskusje naukowe się toczą wciąż i tak powinno się po części również traktować pacjentów chorujących na otyłość, że oni muszą wejść w fazę klinicznej remisji, a później muszą w niej wytrwać. Przy czym powrót do nałogu, w cudzysłowie w tym momencie, powrót do pierwotnej masy ciała, czy znowu powrót do otyłości nie jest przegraną, jest tylko kolejnym bodźcem, żeby zintensyfikować leczenie takiego pacjenta. I to są te wyzwania, z którymi w tym momencie nawet w pediatrii już zaczynamy się mierzyć. Bardzo dziękuję. Tak jak tutaj Państwo wspomnieli, to jest taki bardzo kompleksowy problem i również, o czym bym chciała, żeby Pan Profesor Czech powiedział, odbija się na tej sferze ekonomicznej. Jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o kwestię no właśnie gospodarczą wręcz? Bardzo dziękuję za to, że Państwo Farmaka Ekonomistę też tutaj zaprosili i ja. W zasadzie zacznę moją wypowiedź od tego, co powiedziała Pani Profesor. To wszystko nie jest takie proste, żeby oszacować, jakie konsekwencje ekonomiczne ma otyłość. Na pewno musimy ją rozpatrywać w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest wymiar medycznych kosztów bezpośrednich, czyli tego, co konsumuje system ochrony zdrowia, co jest związane z leczeniem otyłości i jej powikłań. To jest to wszystko, o czym mówili panowie profesorowie, czyli ile nasz system musi wydać pieniędzy, przeliczając to na wartości monetarne, aby tymi chorymi się zająć. A druga kwestia to są koszty pośrednie, czyli takie, które związane są ze zmniejszoną produktywnością bądź z redukcją produktywności wtedy, kiedy mamy do czynienia z absenteizmem, czyli wtedy, kiedy chory jest nieobecny w pracy. Do tego dochodzą oczywiście koszty pośrednie związane z zaangażowaniem opiekunów w taką opiekę. Nie wiemy tutaj farmakoekonomicznie, czy patrząc od strony ekonomiki zdrowia specyficznie dla Polski bardzo dużo. Takich dokładnych analiz i obliczeń nie mamy. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, z jaką skalą się zmagamy. Patrząc zupełnie z góry, uważa się, że jakieś 11-12% wydatków systemu ochrony zdrowia jest bezpośrednio bądź pośrednio związane z nadwagą i otyłością. Czyli tak jak mamy budżet 160 powiedzmy miliardów złotych, no to można sobie łatwo obliczyć, że o 17-18 miliardach mówimy, jeśli chodzi o pieniądze, które z funduszu na tego typu schorzenia bądź ich powikłania
są wydatkowane. Możemy popatrzeć zupełnie tak makro na ten problem i tutaj też są badania międzynarodowe, według których około 3,3% produktu krajowego brutto różnych państw traconych jest przez to, że społeczeństwa zmagają się z nadwagą i otyłością. Co też ciekawe, najwięcej, bo ponad 5% PKB kosztuje to Meksyk, a najmniej Japończyków, 1,2. Więc tak jak my mamy to postrzeganie różnych społeczeństw, oczywiście długo można by mówić, dlaczego tak jest. To też ma odzwierciedlenie w wydatkach. I teraz powiem Państwu, dlaczego nie jest takie proste na sam koniec. Dlatego, że to nas uczono na naszych studiach, że otyłość to jest objaw, prawda? I że ta otyłość potem prowadzi do różnych chorób. Nie sposób jest oddzielić cukrzycę typu drugiego, zespoły snu z bezdechem i ta lista jest bardzo długa od otyłości, bo to są jak gdyby powikłania tej otyłości, czy też konsekwencje. I dla farmakoekonomisty też jest bardzo dużym wyzwaniem, żeby oddzielić po prostu to schorzenie jakby w formie czystej od tych wszystkich powikłań. Natomiast bezsprzecznie jest tak, że te dane, o których tutaj rozmawiamy i ta populacja, najbardziej wrażliwa populacja dzieci, populacja młodzieży, traktowane osobno, no niejako nasuną się na dorosłe życie Polaków ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc wydaje mi się, że dynamika wzrostu tych wydatków no będzie olbrzymia, patrząc na to, co w Polsce się dzieje, a o przyczynach pewnie będziemy rozmawiać i również o jakichś potencjalnych rozwiązaniach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie tutaj pan profesor pokazał, jak to będzie się przekładało w przyszłości, prawda? Bo mamy tu i teraz, to już jest obciążenie dla budżetu, ale co będzie dalej, tym bardziej, że ta grupa dzieci, bo mówimy o dzieciach, będzie wchodziła w dorosłe życie. Pani profesor, właśnie zapytam, bo tu już w ogóle przewijał się ten panowie profesorzy mówili na temat skutków medycznych. Właśnie jakie są tak naprawdę te konsekwencje medyczne, które nam grożą? O konsekwencjach medycznych, tych krótkoterminowych, znaczy krótko w sensie występujących jeszcze w okresie dzieciństwa, to już mówili panowie profesorowie przede mną. Ja jestem kardiologiem i chciałabym powiedzieć to, co wiadomo z dużych badań. My w Polsce nie mamy obserwacji wieloletnich, kohortowych, czyli takich, których zaczynamy obserwować dziecko, potem je obserwujemy, jak jest nastolatkiem, potem jak jest dorosłym. Ale są takie dane i ze Stanów Zjednoczonych, i z Finlandii, z Australii. I są jednoznaczne dane pokazujące, że te osoby, które miały nadwagę, otyłość w wieku dziecięcym, potem rozwijają istotnie częściej niż ich koledzy, którzy nie byli otyli w dzieciństwie, jawne klinicznie schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Jawne klinicznie, myślę o chorobie niedokrwiennej serca, myślę o udarach mózgu i niewydolności serca. I tych prac nie jest tak mało. Jak w 2021 roku opublikowano taką analizę czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego potencjalnych, występujących w dzieciństwie i potem zanalizowano, co się stało z tymi osobami w wieku dorosłym, to i stworzono taką heat mapę publikacji, które się ukazały w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, to ewidentnie istotnie wykazano taką zależność. Mówiąc krótko, jeżeli nie opanujemy tego, co się dzieje w tej chwili z populacją dzieci, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość, to będziemy mieli populację osób z takimi powikłaniami, o których mówił i pan profesor Czech, i panowie profesorowie, czyli będziemy mieli cukrzycę, będziemy mieli nadciśnienie, bo u tych dzieci małych już jest widać zależność między wysokością ciśnienia tętniczego i stopniem nadwagi. No i z jawnymi klinicznie
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, o nowotworach nie wspominając, tak? Także pamiętajmy, że to jest czynnik ryzyka, że tkanka tłuszczowa to nie tylko jest to, że my brzydko wyglądamy, tak? Ale tam jest magazyn cytokin zapalnych, które rozpoczynają cały proces na przykład stymulacji rozwoju miażdżycy. No, nie chcę się tutaj wdawać w patofizjologię, ale rzeczywiście to jest bardzo niepokojące, co się będzie działo za 20-30 lat, jak te dzieci się staną dorosłe. Tak, tu dobrze, krótko. Pan można ad vocem. Myślę, że warto dodać w kontekście nowotworów, że to nie są tylko nowotwory układu pokarmowego. To są również inne grupy nowotworów, w związku z czym ten wachlarz jest dużo szerszy. To są też choroby układu oddechowego, choroby zwyrodnieniowe stawów. I ta lista to jest niewydolność nerek, to jest pół medycyny, proszę Państwa. No właśnie, bo tutaj przede wszystkim właśnie to warto podkreślić, że przecież nie rozmawiamy o wyglądzie, tylko rozmawiamy o chorobie, bo to kompletnie jakby nie o tym jest mowa. I to COVID powiedział, sprawdzam, prawda, otyłość nagle się okazała, że jest jednym z takich głównych czynników ryzyka i to się przebiło do ogólnej świadomości. Pan profesor Matusik, czy pan by do tego, panie profesorze, czy pan by do tego dodał właśnie, co... Jeżeli jest rosnąca, a raczej z tego wynika grupa już w dzieciństwie osób, które się borykają z tym problemem, co w takim razie, na jakie są konsekwencje? Tak jak pani powiedziała, to rzeczywiście kwestia infekcji i ja powiem szczerze, ostatnio sam troszeczkę się zaskoczyłem tym, jak to wygląda, bo o COVID-zie oczywiście w tej chwili wszyscy wiemy i mówimy, ale mamy w tej chwili powrót tych takich klasycznych, można powiedzieć, epidemii dziecięcych. W tej chwili jest sezon infekcyjny, wiemy, co się dzieje na oddziałach pediatrycznych, że praktycznie inne wirusy ponownie dały znać o sobie. I ja zrobiłem taki przegląd kiedyś, całkiem niedawno, miałem przyjemność ogłosić taki wykład na temat właśnie, czy dzieci z otyłością częściej chorują. I okazuje się, a takie klasyczne infekcje, przeziębienia, i okazuje się, że my mówimy o tych skutkach długofalowych, o czym tu Państwo powiedzieli, ale okazuje się, że na przykład nadmierna masa ciała jest już większym czynnikiem ryzyka infekcji, z którymi zgłaszają się dzieci do pediatrów, niż na przykład palenie tytoniu u rodziców, co mnie bardzo zaskoczyło, bo większym czynnikiem ryzyka niż alergia. To były takie duże badania, kilka tysięcy dzieci przebadano w Krakowie. Tak, nadmierna masa ciała u niemowląt nawet, już w bardzo wczesnym wieku. To były duże badania jeszcze wykonane stosunkowo dawno, bo to przełom XX-XXI wieku w Krakowie na kilku tysiącach dzieci. Tak jak mówię, czynnik ryzyka, jakim była nadmierna masa ciała, to ponad dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na te właśnie infekcje wieku wczesnodziecięcego. To, co w tej chwili zajmuje i z czym mają pełne ręce roboty lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej i my w tej chwili na oddziałach głównopediatrycznych. Także to jest sytuacja, która niestety jest prawdą i to, tak jak pani powiedziała, ten COVID unaoczni. Natomiast co do tych konsekwencji dalszych, to tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, tak, ty, Michale, czyli te kwestie psychologiczne i psychiatryczne i dołączenie właśnie tutaj kolegów psychiatrów do zespołu jest czasami wręcz niezbędne. My to widzimy zwłaszcza u tych dzieci z tą otyłością skrajną, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy już przeprowadzamy procesy kwalifikacji do zabiegów bariatrycznych, gdzie to praktycznie są dzieci, które trafiają do nas często bardzo późno i często chorują właśnie i na otyłość, i na zaburzenia odżywiania, i na depresję, i na stany lękowe. I jest to jeden z głównych problemów, które potem też generują oczywiście te problemy, o których mówiliście Państwo, czyli kwestie układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych. To jest wszystko zespół naczyń połączonych. Tu nic nie dzieje się w sposób izolowany. Bardzo dziękuję panie doktorze, pan doktor Brzeziński. Jeszcze tutaj pan chciał dodać. Takim zdaniem chyba, które warto pokazać, jest też to, że to wszystko zacznie się dziać wcześniej. Czyli to nie będzie tak, że to będą dorośli w wieku 50, 60, 70 lat. To będą dorośli w wieku 30, 40, 50 lat. Więc mówimy o ludziach w szczycie wieku produkcyjnego. Więc z perspektywy medycznej, to znaczy, że my będziemy w stanie ich leczyć w dużym stopniu. Ale to znaczy, że oni będą mieli bardzo długi czas życia o niskiej bądź niższej jakości życia, a z perspektywy systemowej, ekonomicznej czy biznesowej dla państwa, to znaczy, że to państwo będzie mniej w stanie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, wycisnąć ze swojego obywatela. Czyli ten obywatel będzie dla tego kraju mniej mógł dać z siebie. I to jest bardzo istotne, bo jeśli mówimy o przesuwaniu granicy długości życia w kierunku coraz bliżej 100 lat, no to albo to będzie nieosiągalne, bo średnia nam będzie w Polsce spadała, albo będziemy przeciągać długość życia
ale w chorobie, nie w zdrowiu. I to jest przerażające, bo to tylko generuje koszty, które i tak już są gigantyczne. No właśnie, tutaj do pana ministra, panie ministrze, dokładnie jest pytanie, ze względu na to, że konsekwencje takiego stanu rzeczy prowadzą do tego, że właściwie trzeba by zmienić profil opieki medycznej, czyli przy planowaniu świadczeń, przy planowaniu systemu, przy planowaniu tego, ile będzie, na co będzie nacisk w opiece specjalistycznej czy w POZ-cie postawiony, to jest po stronie decydentów. Jak pan na to patrzy, panie ministrze? Dziękuję bardzo. Po pierwsze za zaproszenie. Widzę, że tu jest 50% panelistów. To Instytut Matki i Dziecka, bo ja również byłem tam dyrektorem. I w ogóle rozmawiamy bardzo ciekawie o takich truizmach, bo widzimy przyczyny i spokojnie możemy znać rezultaty za 20-30 lat. I w medycynie w mało dziedzin jest takich całkowicie wyleczalnych. Tu też mówimy o jednostce chorobowej, która przy skutecznym leczeniu no, trzeba potraktować, tak jak pan doktor tu powiedział, profesor, okres remisji, że monitorować tego pacjenta, ale to jest ten moment, kiedy faktycznie trzeba zainterweniować i wiemy na pewno jasno, że to nie jest, tak jak pani redaktor powiedziała, problem estetyczny. To nie jest problem widzenia, że wystarczy po prostu mniej jeść i wystarczy. To nie jest tak prosto. Wystarczy coś nie robić, to samemu sobie nie poradzi człowiek i potrzebuje specjalistycznej pomocy. I tu oczywiście nie jest dobrze, co pan profesor powiedział, że te kolejki się nie skracają, ponieważ efektywność tych procedur jest bardzo, bardzo wysoka. To jak gdyby mamy wiele dziedzin takich zabiegowych w szczególności, ale również ambulatoryjnych, gdzie ta koszt efektywność jest bardzo wysoka w danym roku, ale tu jest w ogóle wciągniona niesamowita, bo mówimy o tej niesprawności zmniejszenia produktywności w przeciągu całego życia dorosłego obywatela. I faktycznie no, te prace w tym zakresie no, muszą być zrobione dużo bardziej. Teraz jeśli chodzi o właśnie to podejście procesowe do tego leczenia, to myślę, że no, dużo rzeczy jest zrobione. Bardzo ciekawy ten projekt COSBAR, który ostatnio miałem okazję wizytować i myślę, że tak bardzo poważne trzeba wyciągnąć krytyczne wnioski, to co panowie profesorowie mówili. Pacjent potrzebuje konsultacji kilkunastu lekarzy, bo to są powikłania w bardzo wielu dziedzinach i właściwie to, co ja wcześniej jako dyrektor Instytutu Kardiologii widziałem, że w normalnych warunkach, jak pacjent jest z bardzo wielochorobowością, to właściwie nie ma sensu, żeby on był w planie leczenia u wszystkich tych 10 specjalistów, tylko żeby jeden zespół koordynujący był, który zajmie się tymi dodatkowymi jego rezultatami podstawowego schorzenia. A podstawowe schorzenie, które generuje powikłania, jest właśnie otyłość i przy tej grupie należy to taki zespół robić i właśnie takie zespoły powstają. No i oczywiście również z psychiatrią, bo też jak byłem na tej wizycie, no była, rozmawialiśmy, czy otyłość wspiera depresję, czy depresja otyłość. No często jest tak, że właśnie profesor mówił, że zdecydowanie rzadziej jak u dziecka czy u osoby dorosłej depresję się jakoś wyleczy,
to nie znaczy, że jednocześnie i otyłość się wyleczy. Także, a na odwrót mówi, że widzi, że dużo częściej tak jest. Jak już człowiek jest, świetnie się czuje, jest mniejsza waga, no to i ta depresja trochę jest mniejsza. Dziękuję, panie ministrze. Poruszył pan kilka problemów, ale właściwie tutaj zdiagnozowaliśmy, że jak wygląda, jakie ma konsekwencje ta choroba, jakie ma skutki dla jednostkowo, dla pacjenta, ale też dla całego społeczeństwa, dla systemu, dla spraw ekonomicznych. Tymczasem dlaczego? I mamy bardzo jasne, płynącą diagnozę tego raportu sprzed roku, znaczy opublikowanego rok temu. Co należałoby zrobić? Jeżeli wiemy, że jest źle, to może po prostu trzeba zabrać się do działania i to zmienić, tym bardziej, że mamy bardzo jasne tezy, co można zrobić, jakie są kroki. Panie ministrze, znowu zacznę od pana. Co się wydarzyło rok od tej publikacji? Bo tam zostały, tak jak pani mówiła zresztą do ministerstwa, najwięcej było tych rekomendacji. Coś się zadziało, coś się jeszcze nie zadziało. Może najpierw zapytam, co się wydarzyło, a później, żebyśmy przeszli tutaj do takiej wspólnej burzy mózgów. Na czym polega ten problem? Gdzie jest ten grzech główny, że to jakoś nie idzie do przodu, pomimo że wiemy, że tak bardzo jest źle? Były, tak jak pani Magdalena powiedziała o tych zaleceniach dla ministra zdrowia. Część zaleceń jest zrealizowanych, proste zalecenia, zmiana świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, żeby dostosować do systemu edukacji, który już jest obowiązujący w Polsce, no to to zostało wykonane. Na końcowym etapie jesteśmy z utworzeniem ustawy o innych zawodach medycznych, gdzie wśród wielu zawodów medycznych jest również dietetyk. To rozpoczęcie tych konsultacji publicznych było właśnie na początku tego roku i teraz jest końcowy etap przed SKRM-em. Dodatkowo no, został uruchomiony ten pilotaż opieki bariatrycznej i powołane zostały zespoły nad poszerzeniem, poszerzeniem tego może nie pilotażu, tylko tematu dla pacjentów poniżej 18 roku życia, opieki kompleksowej dla pacjentów z nadwagą i z otyłością oraz poszerzenie COSBAR-u o pacjentów z BMI 30+ i wejście również w inne technologie, nie tylko leczenia operacyjnego, które jest aktualnie w programie COSBAR, ale również najprawdopodobniej pewnie w przyszłym roku wejdziemy w opiekę również farmakologiczną. Porada dietetyczna pewnie tak, ale czekamy na zespół tutaj, jak to wygląda. No i oczywiście ta już w COSBAR-ze współpraca z dietetykiem jest podstawową współpracą, także ten zespół współpracujący jest bardzo mocno, no i pewnie dla dzieci również taki zespół terapeutyczny powinien być stworzony. Oczywiście ilość miejsc udzielania świadczeń będzie bardzo istotna, bo pan profesor 18 lat temu rozpoczął, ale nie ma tak dużo osób, które mogą się tymi pacjentami zająć. Mamy krótką ławkę, nie wiem, tych specjalistów. W związku z tym, no, jak zespół będzie analizował, zresztą takie też zadania, oczekuję nowych zadań od Agencji Oceny Technologii Medycznej, żeby do różnych procedur medycznych podchodzili trochę pod kątem, nie wiem, lean management, żeby jak najbardziej w
wykorzystać te zasoby, które są, żeby jak najefektywniejsze były te świadczenia, bo panowie wiedzą, że specjalistów się nie wykształci szybko. To jest olbrzymie doświadczenie. No i w niektórych dziedzinach po prostu to są, muszą być duże ośrodki, żeby mieć właśnie tych pacjentów wielu, żeby poprawiać swoją jakość. Także no, na pewno dużo się zadziało w tym okresie. No, badania bilansowe jeszcze czekamy na to, żeby były elektroniczne. To będzie rewolucja w informacji dla systemu ochrony zdrowia, dla planowania w ogóle w lat przyszłych, jakie osiągamy efekty populacyjne, jakie osiągamy, bo tu mówiąc o leczeniu to są już wyjątki, ale populacyjnie to jest, panowie mówią, że no, nigdy nie nadążymy, jeśli będzie 15% wzrastała liczba osób, to w pewnym momencie po prostu to pediatrów wszystkich nie wystarczy, a przecież są inne jednostki chorobowe. No właśnie, to jest taka wręcz kula śnieżna, tylko to, co jest zadziwiające, bo ja o poradzie dietetyka na przykład słyszę od nastu de facto, czy wielu, wielu lat. Tymczasem w ogóle też z rozmów takich z lekarzami i z państwem tutaj przed debatą wynikało, że na przykład lekarze, rozumiem, w POZ-cie nawet nie chcą diagnozować tej otyłości, bo po prostu nie wiedzą, co dalej z takim pacjentem mają robić. Powiedzą, no, że ma nadwagę i tyle. Ja ostatnio, jak byłem właśnie w tym opiece kompleksowej, to usłyszałem właśnie od pań, które oczekiwały na operację, że szukały wszędzie, próbowały odchudzać się zawsze. No i w końcu poszły do swojego lekarza POZ-u i poprosiły o skierowanie do tego COSBAL-u. No i pan lekarz POZ-u powiedział, że uważa, że to bardzo dobry pomysł. No, no właśnie, to jest taka smutna anegdota, gdyby to nie była anegdota, tylko to jest rzeczywistość. Pani Magdalena Gierlach, ja bym panią poprosiła może powiedzenie, gdzie państwo podczas tej kontroli widzieli, że jest ten, ja to nazywam grzechem głównym czy pierwotnym, gdzie jest to ten supełek, który można by rozplątać? Dlaczego powoduje taką bezsilność w podejściu w leczeniu otyłości? W kontroli, tak jak pan minister powiedział, wskazaliśmy na to, że nie są wykorzystywane w pełni istniejące już zasoby. Właśnie, bo zasoby istnieją, tak. Mamy lekarzy. Tak. W kontroli ustaliliśmy, że organizacja opieki zdrowotnej na poziomie POZ-u nie zapewniała pełnego wykorzystania istniejących już zasobów, zarówno informacyjnych, jak i kadrowych i finansowych. Proszę państwa, lekarze mają informacje, dane o problemach zdrowotnych dzieci. Bądź co bądź tych badań bilansowych, które są realizowane na poziomie 60%. Jednakże tych danych nie wykorzystują do analizy, do oceny adekwatności i efektywności prowadzonych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych. Nie dopasowują na podstawie tych danych swoich działań profilaktycznych, rodzaju prowadzonych działań profilaktycznych. Ponadto w kontroli ustaliliśmy, że ponad 40% lekarzy POZ nie dokształca się. Lekarze mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach. W ciągu 2 lat kontroli, czyli 2018-2019, tak jak powiedziałam, ponad 40% lekarzy nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu, nie podnoszą swojej kwalifikacji. W efekcie nadal otyłość traktowana jako defekt natury estetycznej. Ponadto od 2020 roku istnieje obowiązek raportowania współczynnika BMI. Żeby rzetelnie raportować ten współczynnik, należy pacjenta raz w roku zmierzyć i zważyć. Lekarze no po prostu nie mieli takiej wiedzy, że mają taki obowiązek. Istnieje rozporządzenie, w którym są wynotowane, jakie badania należy przeprowadzić w ramach badań bilansowych. Te badania nie są realizowane, więc
to jeżeli chodzi o zasoby kadrowe, no a jeżeli chodzi o sprawy finansowe. W stawce kapitacyjnej lekarz POZ ma ujęte leczenie, ale też profilaktykę. Natomiast myśmy ustalili, że 54% skontrolowanych POZ-ów w okresie objętym kontrolą nie poniosła żadnych wydatków na działania profilaktyczne. Pana profesora Czecha, jako wiceminister, znaczy jako wiceministra zdrowia, ale kogoś, kto obserwował dobrze ten system, pana pod tym kątem spytam, dlaczego? Znaczy, jeżeli tak dobrze wiemy, tak dobrze mamy w sumie zmapowany, nawet jeżeli nie perfekcyjnie, ten obszar, gdzie jest ta bezsilność? Bo tak by wynikało, że ona istnieje. To znaczy, ja bym w ogóle troszeczkę jeszcze rozszerzył i przeramował tą dyskusję i wypowiedział się jako specjalista zdrowia publicznego. Zdrowia publicznego, które jest zbiorowym wysiłkiem społeczeństwa zmierzającym do tego, aby zapobiegać chorobom, w największym skrócie upraszczając definicję zdrowia publicznego. I my tutaj rozmawiamy w zasadzie o medycynie naprawczej, w większości. Czyli te wszystkie przykłady, które są przytaczane, czy przez panią Magdalenę, czy do czego odnosił się pan minister, czy też panowie profesorowie, oczywiście to dotyczy ich bieżącej działalności. I ja nie mówię, znaczy kompletnie nie deprecjonuję, bardzo ją doceniając, bo musimy tutaj walczyć z tym, co tu i teraz, płacąc zresztą dwa razy więcej za takiego pacjenta, by do końca już wybrzmiała ta farmakoekonomika. Natomiast te nasze działania na poziomie populacyjnym, aby one mogły być skuteczne, bo pani redaktor pyta mnie, co byłoby skuteczne, trzeba zacząć tak de facto dużo, dużo wcześniej. Czyli w zasadzie trzeba zacząć od budowania wiedzy, kompetencji i doświadczeń matki, która ma urodzić dziecko, które potem ma nie być otyłe i ma nie mieć nadwagi. Natomiast kolejne kroki to jest sięgnięcie do populacji dzieci i młodzieży, które w moim przekonaniu jako państwo nie robimy tego dostatecznie dobrze, po to, żeby uświadomić, nauczyć, żeby dać możliwość budowania doświadczeń do tego i to daleko wychodzi poza system ochrony zdrowia. Mamy tutaj ministra zdrowia, wiceministra zdrowia, który siedzi w panelu i oczywiście mówi o systemie ochrony zdrowia, ale my powinniśmy mówić o tym, że społeczeństwo nie ma świadomości zachowań prozdrowotnych ani dotyczących diety, ani dotyczących wysiłku fizycznego, czyli dwóch podstawowych składowych, które tutaj powinny działać. Ja kiedyś usłyszałem w górach od taksówkarza, który widząc grupę kolarzy powiedział, oni mają takie drogie rowery i takie drogie ciuchy, to co, nie stać ich na samochód? Proszę państwa, to jest rzeczywisty poziom wiedzy społeczeństwa a propos rzeczy, które dla nas wydają się kompletnie oczywiste. Gdybyście państwo w szkołach przeprowadzili badania i zapytali dzieci o piramidę żywieniową i potem o to, jak ta piramida żywieniowa rezonuje w kuchniach ich domów, no to wiedzą państwo, można się spodziewać, co byśmy uzyskali. Zwolnienia z WF-u. Kolejna rzecz, która dla mnie jest absolutnie kuriozalna. Do tych różnych grup trzeba docierać inaczej. Do dzieci pewnie zabawą, do młodzieży pewnie modą. Jak ktoś ma smaka na maka, to może nie jest to najfajniejszy przekaz od idola młodzieży. I to nie znaczy, że my nie potrafimy tego zrobić. Są kampanie, jedna z moich ulubionych to powtarzanie zamówienia w fast foodzie, gdzie pani wylicza jakieś schorzenia. Tak, raz. Można to zrobić fajniej, można to zrobić atrakcyjnie, ale może w tym panelu powinien siedzieć przedstawiciel Ministerstwa Edukacji po to, żeby były lekcje o tym w szkole i zabawy i warsztaty, żeby to wszystko było robione od tego momentu, gdzie zdrowie publiczne ma jeszcze szansę na przyszłość zadziałać, a nie kiedy jest już za późno i my musimy walczyć i bawić się skutkami tego. Także konkludując, myślę, że to jest robota
praca czy wyzwanie interdyscyplinarne, ja wiem, że w administracji państwowej, to jest moje doświadczenie wyniesione z Ministerstwa Zdrowia, niesłychanie jest trudno między ministerstwami współpracować, bo z różnych powodów. Pan minister się tylko uśmiecha, ale ja już nie jestem w resorcie, więc mogę to otwarcie powiedzieć. Trudno jest współpracować z innymi ministerstwami, bo to jest na przykład współpraca z Ministerstwem Rolnictwa, które musiałoby również narzucić pewne reguły producentom żywności, a to nie jest takie łatwe wyzwanie. Natomiast, no proszę państwa, jeżeli my tym wyzwaniom nie będziemy w stanie sprostać, no to będziemy mieli te wszystkie konsekwencje, o których tutaj rozmawiamy i ja już nie chcę się powtarzać. W związku z czym myślę, że wszyscy powinni zakasać rękawy, nie tylko Ministerstwo Zdrowia, które no, robi co może, ale również inne ministerstwa, zdać sobie sprawę z tego, że to jest ważniejsze niż zyski producentów żywności, prawda, i te różne marketingowe tam chmurki na ich opakowaniach, tylko po prostu to jest sprawa tak naprawdę bezpieczeństwa i naszego dobrostanu, a jak rozejrzymy się po Europie, to są takie społeczeństwa, które są w stanie z tym skutecznie walczyć, są w stanie jeździć zimą na rowerach i to nie dlatego, że są na tyle biedne, że nie stać ich na samochód. I to premier potrafi jeździć na rowerze rządu, dając dobry przykład. Także naprawdę wzorce i to dobre wzorce pod względem i diety, i wysiłku fizycznego, i codziennego postępowania, i świadomości społeczeństwa, która u nas jest, ma rezerwy, jak to się mówi, no jest to, myślę, jedyna droga. I przepraszam, że ja tak pociągnąłem w kierunku zdrowia publicznego i tych wczesnych interwencji, ale one farmakoekonomicznie również są najtańsze. Im my przechodzimy dalej, tutaj mówiliśmy o opiece koordynowanej, o KOS-zawał, to są najdroższe interwencje, przepraszam, KOS-bar. A KOS-zawał będzie za 15 lat. I co na koniec chcę powiedzieć? Chcę państwu obiecać i czyny o tym świadczą, że środowisko ekonomistów ochrony zdrowia w Polsce dostrzega ten problem, a dowodem jest sesja, na której występowała również pani Magdalena. 2 tygodnie temu konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, gdzie poświęciliśmy temu dużo czasu. Także my na swoim poletku działamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i oczywiście panie profesorze, ma pan rację, że to chodzi o również współpracę ze wszystkimi resortami i wszystkimi obszarami, ale jesteśmy tu w tym gronie medycznym i rzeczywiście rozmawiamy, co my, znaczy państwo, mogą zrobić. Ja po kolei tutaj przejdę. Pani profesor Fiałkowska, pani mówiła, że jest pewien konflikt interesów, bo de facto pani by wprowadziła takie rozwiązania, które pozbawiłyby pacjentów siedzącego obok pani, pana profesora Matusika, któremu zaraz oddamy głos. Tak, no, ja rzeczywiście mam takie poczucie pewnego konfliktu interesów między panem docentem Brzezińskim i panem profesorem Matusikiem, ale nie, konflikt interesów dotyczący tego, że ja najchętniej zrobiłabym tak, żebyście nie mieli pacjentów. Chcę to powiedzieć kardiochirurgom, panie profesorze. Tak, powiem to. Mówiąc poważnie, to tak, to wszystko, co powiedział pan profesor Czech, ja dzisiaj jestem odmówienia tutaj, to nie jest takie proste. Powiedzmy coś, co jest proste, nie, co się nie, da znaczy, zrobić. Ale nie, bo to właśnie jest coś takiego, że powiemy znowu, no niech minister zdrowia coś zrobi, tak? Tak, minister zdrowia teraz, jak będziemy mieli scyfryzowany system medycyny szkolnej, to miejmy nadzieję, że w najbliższych latach będziemy mieli przynajmniej dane. Co prawda te dane na początku będą takie sobie, bo trzeba będzie metodologię ujednolicić i tak dalej, ale one będą. Więc to jest jakby jeden element, który na pewno jest bardzo ważny, a jest robiony pilotaż cyfryzacji medycyny szkolnej, więc to mniej więcej będziemy wiedzieć. Druga sprawa to jest taka, mówimy o edukacji. Proszę państwa, zapytajcie kogokolwiek na ulicy, czy dziecko, dorosłego, młodzież, czy zdrowsze jest jedzenie warzyw czy słodyczy? Każdy wam powie, że warzyw. Czy zdrowsze jest siedzenie przed telewizorem, czy w tej chwili dzieci przed telewizorem nie siedzą, ale siedzą przed komputerem, tabletem czy smartfonem? Każdy powie, że jest zdrowsza jazda na rowerze. Problem polega na tym, że zmiana zachowań zdrowotnych populacji to nie jest tak.
Tak nie zrobimy tego i nie ma tu prostych rozwiązań. To jest edukacja aktywna, kierunkowana w różny sposób do różnych grup wiekowych, do różnych stopni wykształcenia, więc to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, ja bym jednak uciekła trochę od obciążania ministra zdrowia tylko odpowiedzialnością i pociągnęła to, co powiedział pan profesor Czech. Myśmy mieli wczoraj spotkanie, sprzedaję kuchnię teraz Ministerstwa Zdrowia, mieliśmy wczoraj pierwsze spotkanie takiego zespołu powołanego przez pana ministra dotyczącego opracowania strategii na rzecz zdrowia dzieci. I byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rolnictwa. I każdy z nich opowiadał, jaki jest fajny, jakie fajne działania są robione. No są, tylko to nie działa, to nie pracuje. Więc tak naprawdę to teorie dotyczące zmiany zachowań zdrowotnych oparte o badania, które są robione w Polsce i my mniej więcej wiemy, co jest główną determinantą nadwagi i otyłości, bo wbrew pozorom nie zmiany zachowań żywieniowych. Oczywiście one też mają znaczenie, ale też aktywność fizyczna. To leży kompletnie. Nastolatki się w ogóle nie ruszają. I jeżeli one nie mają nadwagi i otyłości, to znaczy, że nie jedzą. Ale istotą jest to, że one w ogóle nie mają znaczy ich aktywność fizyczna rekomendowana to jest 60 minut umiarkowanej aktywności dziennie. No gdzie te dzieciaki mają? Jeżeli 8-letnie dzieci, prawie połowa z rodziców mówi, że dzieci teraz mają mniejszą aktywność niż miały przed pandemią i siedzą, ten screen time, czyli czas przed ekranem, mają większy poza edukacją niż przed pandemią i w dni szkolne i w dni pozaszkolne. Połowa z tych rodziców prawie. Więc tutaj są jakby takie rezerwy poza oczywiście tworzeniem koniecznej medycyny interwencyjnej w otyłości, które my musimy poruszyć. I jak mówię, to nie jest to, że my damy tu prostą receptę, bo tych prostych recept nie ma. My w tym, mówię o Instytucie Matki i Dziecka, w tym roku, znaczy już myślę o roku 2023 w ramach Narodowego Programu Zdrowia, programu, który my mamy, będziemy robić pilotaż interwencji opartych o te wyniki badań, które mamy z tego roku. Czyli patrząc na te determinanty, czyli to, że dzieci jedzą więcej słodyczy, że się mniej ruszają i co się też z rodzicami dzieje, jak rodzice to widzą, będziemy na tej podstawie robić pilotaż interwencji, który mam nadzieję, że wprowadzimy w 2024 i 5 roku do ogółu populacji. I stworzymy polską kohortę. Mam taką nadzieję, że to... będzie to, można, czyli że jeden, to będzie, jeden z postulatów tak, NIK-u, żeby tak, były tak, że będzie, badania. Czyli mówiąc krótko, tutaj nie ma jednej prostej recepty. Wiemy, od czego mamy zacząć, ale to nie jest tak, że te efekty będą za pół roku i Ministerstwo Finansów, które przeznaczy na to środki, nie będzie miało efektów za pół roku. I za rok minister zdrowia nie powie, że o, spadła nam otyłość. Ale za 20 lat będą efekty. Znaczy, pan profesor Matusik. Nie. No liczmy, że za 4, ale, ale dobrze. Nie za 20. Panie profesorze. Ja się tutaj podpisuję oczywiście też pod tym, co mówił pan profesor. Kwestia zdrowia publicznego, wpływu na rodziców, środowisko, w którym dziecko żyje, jest jak najbardziej istotne. Natomiast ja bym chciał wrócić do kwestii jednak tej, która dotyczyła kontroli NIK-u, czyli systemu i tego, co ewentualnie mnie się wydaje, można byłoby zrobić już i teraz. To jest to, co tu wspominał już pan minister, czyli kwestia porad dietetycznych i ja chcę do tego znowu wrócić, bo to jest tak naprawdę klucz, który może w jakimś sensie również pociągnąć kwestię profilaktyki, nie tylko samego leczenia, bo poradnia dietetyczna, czyli dietetyk, który będzie współpracował z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, to jest również profilaktyka w zakresie okołoporodowym, to jest zakres rozszerzania diety dziecka, to są pierwsze lata życia, kiedy programowanie żywieniowe ma największy wpływ na to. Profilaktyczne działania u dzieci wczesnoszkolnych, nastolatków są naprawdę trudne i ich jak gdyby efektywność jest znikła, bo to są dzieci, które w tym momencie przez już te lata, które funkcjonowały w taki czy inny sposób, jest naprawdę bardzo trudno wprowadzić w jakikolwiek inny system funkcjonowania. Więc musimy działać naprawdę bardzo wcześnie i tego typu dodatkowy specjalista w poradni i do tego nie wydaje mi się, żeby stuprocentowo był potrzebny akurat ustawa, która powie o tym, kto nie jest, kto jest dietetykiem.
Wystarczy, że jeżeli będziemy to mieli w koszyku, przecież Narodowy Fundusz będzie w stanie wyznaczyć pewnego rodzaju kryteria, w których uzna, że taka czy inna osoba spełnia kryteria bycia dietetykiem kompetentnym do tego, żeby w takim systemie pracować. Oczywiście to też jest bardzo ważne z punktu widzenia samych dietetyków, tak jak mają swoją ustawę fizjoterapeuci, ale z punktu widzenia systemu już jest na tylu wykształconych ludzi w tym zakresie dostępnych na rynku, że możemy już na ten moment tak naprawdę to wprowadzać do systemu i to na poziomie i podstawowej opieki, i opieki specjalistycznej, bo lekarz nie może zostać sam z tym wszystkim, bo tutaj było dużo mówione o tym, czego lekarz nie robi, nie robi tego, tamtego, siamtego. Myślę, że tutaj naprawdę jest bardzo trudno czasem w natłoku obowiązków to wszystko zrobić. Tak samo kwestia pielęgniarek, które zmierzą, zważą dziecko, też znają normy, tak, siatki centylowe, będą miały scentylować, prowadzić do systemu. To nie jest tylko kwestia lekarza. Więc to jest jedna rzecz. Ja tutaj ze swojej strony jeszcze powiem, bo to mówił pan minister o kwestii tak zwanej krótkiej ławki, że mało nas jest i to prawda, no ale w zeszłym roku utworzyliśmy Polskie Towarzystwo Otyłości Dziecięcej i będziemy chcieli właśnie w tym kierunku również pracować, między innymi właśnie przez wsparcie osób, które zajmują się i zdrowiem publicznym, i profilaktyką, i są dietetykami, psychologami, fizjoterapeutami, lekarzami, żeby stworzyć pewien system no dzielenia się tą naszą wiedzą i tymi nabytymi już przez lata doświadczeniami po to, żeby właśnie stworzyć pewien system certyfikacji lekarzy, nie tylko lekarzy właśnie, tylko tych wszystkich innych członków zespołu multidyscyplinarnego poprzez stworzenie pewnego takiego modułowego schematu szkoleń i to będziemy chcieli wprowadzać w przyszłym roku na pewno. Myślę, że tutaj też jest pole do współpracy na tym etapie, bo to właśnie chodzi o to, żeby ten lekarz potem, jeżeli sam już sobie nie poradzi, jeżeli pacjent będzie wielochorobowościowy, będzie wymagał opieki wielodyscyplinarnej, będzie wiedział, gdzie będzie mógł tego pacjenta skierować dalej i niekoniecznie musi być to poradnia endokrynologiczna, które Państwo kontrolowaliście w swojej kontroli, bo tak naprawdę to tak się przyjęło uważać, że otyłość to endokrynolog, że to otyłość to choroba uwarunkowana hormonalnie. Nie ma w tym, no prawie, no nie, jeżeli nawet to jest w tym naprawdę tylko ułamek prawdy. I często się potem też kończy tak, że oceniamy efektywność działań poradni endokrynologicznej, która de facto nie leczy otyłości. Wyklucza najczęstsze endokrynopatię jako potencjalne przyczyny, nie daje oferty tym pacjentom terapeutycznej. I potem dziwimy się, dlaczego efektywność jest taka nikła. Dlatego myślę, że tutaj można zrobić już tu i teraz kilka rzeczy. Co do promocji zdrowia publicznego, kampanii, to wszystko jest jak najbardziej konieczne i nawet powiedziałbym ważniejsze być może, no bo tutaj nie chciałbym się w żaden sposób tutaj pokazywać, które święta są ważniejsze, ale myślę, że musimy działać przede wszystkim każdy na swoim tym szczeblu, gdzie się w danej chwili zajmuje i w jaki sposób może wesprzeć ten cały proces. Nie lubię tego słowa walki, ale no przede wszystkim jak gdyby poprawy sytuacji tych pacjentów. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj, bo bardzo dużo wspominamy o lekarzach POZ-u, którzy są właściwie tymi na pierwszymi strażnikami tak, tego systemu i mogą działać profilaktycznie. Nie mamy co prawda w gronie panelistów nikogo z POZ-u, ale na sali mamy panią Małgorzatę Wójcik, która może mogłaby się podzielić właśnie wiedzą, jak to wygląda i gdzie leży problem. Dlaczego? No bo ten obrazek pokazany w państwa kontroli, w kontroli NIK-u naprawdę był wręcz przerażający. Pytanie, czy to jest wina rzeczywiście lekarzy? Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja reprezentuję dokładnie dwa bieguny tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, ponieważ z jednej strony jestem koordynatorem Międzyklinicznego Ośrodka Leczenia Otyłości w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, czyli tego najwyższego stopnia specjalistycznego, o którym mówimy, który powinien być docelowy dla pacjentów, a z drugiej strony od 17 lat pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej. I proszę Państwa, widzę to z jednej i z drugiej strony, jakie te problemy są. Podsumowując to, co Państwo tutaj świetnie zdefiniowali, bo już chyba nic nie mam do dodania. Lekarz POZ-u stojący na czele tej fali, która w tym momencie nadciąga albo już nadciągnęła, ma problem tak naprawdę z motywacją, z wiedzą i umiejętnościami i narzędziami. Motywacja, no to rozmawialiśmy i o aspektach motywacji pozytywnej, czyli finansowanie i negatywnej, czyli egzekwowania, bo to, co pani Magdalena pokazała, przed pandemią 60% badań bilansowych. Ile w pandemii? Nie wiemy. Po drugie, konieczność raportowania masy ciała i wzrostu, próba wprowadzenia tego do praktyki zablokowana przez pandemię. I tutaj też uwaga, mamy raportować masę ciała, wzrost i BMI, ale w przypadku dzieci nie mamy obowiązku raportowania centyla BMI, a to jest zupełnie co innego. I to jest ten problem, że mamy nawet te wartości zmierzone, bo stoi nad nami ktoś, kto czuwa i sprawdza,
ale po pierwsze to nie jest dobre narzędzie, a po drugie czy my to wykonujemy, bo zawsze jest coś, co możemy zrobić w tym czasie, coś innego. Druga sprawa, umiejętności. To jest kwestia szkolenia, to co również pokazała kontrola. Lekarze POZ-u nie szkolą się w zakresie leczenia otyłości. Otyłość, proszę Państwa, ciągle nie jest uważana za chorobę, ponieważ medykalizacja otyłości, choroby otyłościowej pociąga za sobą obowiązki. Jak lekarz rozpozna chorobę, to musi pacjenta leczyć. Jak? Kolejna rzecz, narzędzia. Lekarz może zmierzyć, zważyć, wpisać te dane. Powiedziałam już, brak unifikacji, jeżeli chodzi o standaryzację tych pomiarów, brak prostego narzędzia i brak jakby śledzenia tych zaleceń. Co z tego, że jest zrobione badanie bilansowe, a kolejne za 2 lata? To już trzeba włożyć wysiłek, żeby te wyniki porównać. To już lekarz musi naprawdę chcieć poświęcić na to dodatkowy czas. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach proste narzędzie informatyczne, żeby to zrobić, ale tego nie ma. I kolejna rzecz, co z tym pacjentem zrobić dalej? Proszę Państwa, obarczenie lekarza POZ-u obowiązkiem bycia jednocześnie diagnostą, psychoterapeutą, fizjoterapeutą i dietetykiem, to jest absurd. Chyba już nikt nie ma wątpliwości na tej sali, że leczenie otyłości to jest sport drużynowy i w moim międzyklinicznym ośrodku leczenia otyłości ja mam kilkunastu specjalistów, włącznie z ortopedą, alergologiem, pulmonologiem, nie wspominając o filarach tego zespołu, czyli dietetyku w osobie obecnej tu dr Kozioł-Kozakowski i psychologu. Proszę Państwa, i to działa. Tylko ja mam teraz telefony od kolegów, znajomych z innych POZ-ów. Jak do ciebie wysłać pacjenta? Większość tych pacjentów nigdy nie powinna do mnie trafić. Tylko to jest jedyna droga, żeby pacjent uzyskał poradę dietetyczną. I tak jak rozmawiałyśmy z koleżanką, część tych pacjentów kończy leczenie w naszym ośrodku po 3 wizytach, bo im więcej nie potrzeba. Oni mogliby to załatwić na poziomie POZ-u, nie zajmować kolejki, która się wydłuża i wydłuża, gdyby ta porada była. Kończy po 3 wizytach i co? Ale zrozumiem i potem już te efekty są dalej kontynuowane przez nich. Znaczy leczenie otyłości w dzisiejszych czasach bardzo się zmieniło. Kiedyś, 20 lat temu, ja pracuję rok krócej od Pawła w leczeniu otyłości. Jak ja zaczynałam pracę, to definiowaliśmy sukces jako zmniejszenie masy ciała. My przedefiniowaliśmy to w ostatnim czasie, nie my jako my, tylko patrzenie na otyłość na świecie to są korzystne skutki zdrowotne dla pacjenta. To jest trwała zmiana stylu życia. Wielu spośród pacjentów, tych, o których Państwo mówicie, nie trafiłoby nigdy na stół chirurga, czy też nie wymagałoby zaawansowanych metod terapii, gdyby w odpowiednim momencie ktoś pokierował, nadzorował i pokazał im, jak to zrobić. I to jest rzeczywiście rola POZ-u. W POZ-cie lekarz może kształtować nawyki zdrowotne, może je promować, ale nie oczekujmy, że zastąpi dietetyka klinicznego, który jest osobnym zawodem medycznym, czy fizjoterapeuty, czy specjalista aktywności fizycznej. Bardzo dziękuję Pani za bardzo ciekawy głos. I myślę, że tutaj podsumowując tę debatę, chciałabym, żeby może zapytać o to, przepraszam, uznaję to, co pani profesor mówi, że nie jest to proste i wszyscy państwo to podkreślali i że jest to skomplikowane. Jednak, żeby zacząć działać, trzeba coś robić, trzeba zacząć ten pierwszy krok. I chciałam się zapytać, czy są takie jakieś rozwiązania rekomendowane, które można by zrobić tu i teraz, czy można by jakiś taki pakt dla zdrowia dzieci zawrzeć, czy mogą, i tu może bym od pana doktora Brzezińskiego, każdego z państwa po kolei poprosiła o takie bardzo konkretne rekomendacje i też, żebyśmy wyszli z jakimś takim konstruktywnym podejściem z tej debaty. Ja posłużę się ściągą, nie będę mówił z pamięci. W 2014 roku WHO, Biuro Europejskie wraz z kilkoma ekspertami przygotowało taki raport dotyczący absolutnie Polski. To były, jakie działania w Polsce należy podjąć, żeby skutecznie zmniejszyć obciążenie chorobą otyłością w populacji dziecięcej. I to jest podzielone na 7 takich głównych filarów dotyczących aktywności fizycznej, odżywiania, zachowań w szkole. Nie będę tego dokładnie wytyczał, ale zliczałem sobie dzisiaj na szybko, co mniej więcej zrobiliśmy. I wydaje się, że na te 14 punktów, które było rozpisane na 2 etapy, udało się skutecznie na chwilę obecną wprowadzić tylko 2. Tak naprawdę, a może nawet mniej niż 2, może nawet 1. Jedynym efektywnie wprowadzonym działaniem jest wprowadzanie podatku na cukrowego tak zwanego. Tak? Kilka rzeczy robiliśmy i szliśmy w dobrym kierunku, ale z jakichś powodów różnych, o których możemy sobie porozmawiać, one zostały wycofane. Takim przykładem są sklepiki szkolne.
To był też bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, między innymi przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka, projekt, który został popsuty na etapie implementacji. Tak? Mówię to grzecznie, bo już mocniejsze słowa kiedyś we mnie wyparowały w tym aspekcie. Kolejnym etapem chociażby były boiska szkolne, sławetne orliki, czy jakkolwiek ich nie nazwiemy, ze wsparciem animatora, bo one tylko wtedy działały, kiedy był tam ktoś, kto wspierał te dzieciaki w tym, co mają robić. Co więcej, one animowały całe wsie i regiony i gminy, bo to też było udowodnione w badaniach, że to działało. W związku z tym pamiętajmy o tym, że Amsterdam w latach 70. wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj i to była twarda decyzja polityczna, że Amsterdam ma wyglądać tak, jak wygląda teraz. Tam ludzie jeździli samochodami, zobaczmy sobie na zdjęcia z lat 70., to było bardzo zakorkowane miasto. Więc decyzja jest po stronie polityków, robimy podatek, okej, wprowadzamy edukację żywieniową do szkół i to jest koszt kilkuset milionów złotych, ale to się da zrobić. Mamy kadrę, która jest w stanie to zrobić, jeśli zaprosimy dietetyków do szkół, jeśli zaprosimy psychologów do szkół, bo to nie ma być tylko edukacja o otyłości, to ma być w ogóle edukacja o zdrowiu, bo otyłość nie jest samodzielna, jest elementem większej całości. Ona wynika, z, tak jak mówiliśmy, z bardzo wielu aspektów. Ona się nie bierze tylko z jedzenia i nieruszania się. My nie jemy, znaczy nie ruszamy się i jemy za dużo z jakiegoś powodu. Nie tylko dlatego, że tak chcemy. To jest depresja, to są uwarunkowania środowiskowe, rodzinne, etc., etc. Kolejnym krokiem, który można efektywnie wprowadzić i naprawdę bardzo szybko, to jest przygotowanie kobiet ciężarnych. Absolutnie 100% tak. Jeśli kobiety ciężarne będą miały dostęp do wsparcia dietetycznego i będą wiedziały, jak same się odżywiać w czasie ciąży, a co więcej, będą wiedziały, jak prowadzić dziecko w pierwszych latach życia, no to znowu zniknie ten problem trochę z pediatrii, bo to jest naprawdę w POZ-cie pediatrycznym i na oddziale gastroenterologicznym, w którym ja pracuję, to jest gro pracy, którą my wykonujemy. Edukacja żywieniowa rodziców, co, kiedy, w jaki sposób można jeść. I wydaje się, że ta wiedza jest powszechna, bo ona jest naprawdę dostępna, ale z jakiegoś powodu ona nie funkcjonuje. No i tak naprawdę ostatnim punktem, tą wisienką, którą moglibyśmy rozpocząć, rzeczywiście jest wprowadzenie systemu lecznictwa, czyli wejście w system opieki zdrowotnej. Ale żeby to miało sens, żebyśmy nie utonęli w tym za 5 lat, to pozostałe elementy muszą być budowane równolegle. Bo jeśli zbudujemy system lecznictwa, to za 5 lat przyjdziemy do pana ministra w kolejnej kadencji. Miałem tego nie mówić. Przyjdziemy do pana ministra w kolejnej kadencji. Powiem, panie ministrze, ale my potrzebujemy 3 razy więcej pieniędzy, bo 3 razy więcej pacjentów czeka. Ale musimy zrobić wszystko, żeby tych pacjentów nie czekało 3 razy więcej, a żeby to zrobić, no to ani pan minister zdrowia, ani my na tej sali nie jesteśmy władni zrobić. To jest chyba to, co muszę powtórzyć po panu profesorze Zdrojewskim. Minister zdrowia powinien być w randze wicepremiera odpowiedzialnego za zdrowie Polaków i jego podległym powinien być minister finansów. Dobrze, rozumiem, że to jeden z pierwszych tych elementów. Najpierw zrobić w randze ministra zdrowia, w randze wicepremiera. Ja bym poprosiła może pana profesora Matusika i na końcu wrócimy do pana ministra z takim jakby rzeczywiście słowem podsumowania, co z tych rzeczy może da się rzeczywiście wprowadzić. Powiem szczerze, po tym, co powiedział Michał, to już trudno cokolwiek dodać. Myślę, że tutaj naprawdę świetnie zdiagnozowałeś jak zawsze sytuację i mogę tylko powiedzieć, że to o tym rozmawiamy, dyskutujemy już dłuższego czasu. Prowadzić? Myślę, że dużo tutaj mądrych rzeczy zostało powiedzianych i z mojego punktu widzenia jako pediatry, również konsultanta wojewódzkiego do spraw pediatrii, to jest kwestia tego, żebyśmy rzeczywiście się, mówiąc brzydko, nie zakorkowali. Czyli chodzi o to, żeby po prostu stworzyć jak najlepiej działający system edukacji zdrowotnej, to o czym też tutaj mówili państwo, to co też tutaj podkreśliłeś i znowu pojawia się miejsce dla ludzi, których już mamy i których ciągle nie wykorzystujemy, czyli naszych kolegów, którzy pracują z nami w zespołach, ale tylko właśnie w tych nielicznych ośrodkach na razie i to też można powiedzieć troszeczkę tylko dzięki dobrej woli dyrektorów tych placówek. To trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że dietetyk tam jest zatrudniony w tych wszystkich zespołach tylko dzięki ich dobrej woli, bo tak naprawdę dla nich dietetyk często to się to kojarzyło jako osoba, która wydaje posiłki na oddziale. Kroi kanapki, smaruje masełkiem, a jako edukator tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ma taką fanaberię, zgłosi się z tym i powie, że chciałby taki ośrodek i takie centrum. Formalnie, jeżeli nie będzie tego typu świadczeń, to nie będzie jak gdyby woli szerokiej, powszechnej woli zatrudnienia tych osób na tych konkretnych stanowiskach jako edukatorów. Więc może tu już się powtarzam po raz kolejny, ale chciałbym to po raz kolejny podkreślić, bo myślę, że to jest jedna z kluczowych elementów. No trudno tu już coś więcej dodawać. Myślę, że te konkluzje są jasne. Bardzo dziękuję panu. Pani profesor.
To ja już nie będę powtarzać tego, co koledzy. Pociągnę tylko, ale absolutnie się pod tym podpisuję i pod tym, co powiedział pan docent Brzeziński i pan profesor Matusik. Natomiast chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz. Upierając się przy aktywności fizycznej, która jest niezwykle ważnym elementem zachowań zdrowotnych i tak zwanych kompetencji. I druga rzecz to jest element kompetencji społecznych. Żeby tworzone programy obecnie prewencyjne były kilkukierunkowe i one muszą być transsektorowe. To jest jakby jedna rzecz. Aktywność fizyczna, jeżeli słuchajcie państwo, polskie dzieci w tej chwili, właściwie badania AWF pokazują, że tylko 20% polskich dzieci i młodzieży ma adekwatną sprawność fizyczną. Ja nie mówię już o aktywności, tylko sprawność fizyczną. Większość z nich nie jest w stanie nie podnosić się, tylko wisieć na drążku 10 sekund. Więc to są dużo gorsze wyniki niż w latach 70. Więc to wymaga oczywiście dużych nakładów. Wbrew pozorom infrastruktura sportowa w polskich szkołach jest dobra, tylko jest niewykorzystywana, bo dzieci nie chodzą na te zajęcia. I taki apel do rodziców, ja już gdzieś w jakichś mediach występując bardzo o to prosiłam. Bardzo dbamy o rozwój intelektualny dzieci. Zapisujesz dziecko na godzinę angielskiego, jakichś zajęć, przy których musi siedzieć, zapisz na godzinę aktywności sportowej. I to jest taki mój apel o to, żeby w sposób bardzo prosty edukować całość populacji. I na koniec coś, za co mnie bardzo nie lubi przemysł spożywczy, a mianowicie, proszę państwa, podatek cukrowy na napoje działa. Mamy wstępne badania HBSC, wyniki u młodzieży, mniej piją słodzonych napojów. Rozszerzmy to na słodycze, które w Polsce zawierają nie tylko cukier, ale tłuszcze trans. Widzę pana profesora Grabowskiego, który powie, co tłuszcze trans, poprze mnie, co tłuszcze trans robią z układem sercowo-naczyniowym. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek regulacje fiskalne wprowadzać i działać w jakikolwiek sposób podnosząc podatki, to naprawdę jest grupa produktów, która za 5-10 lat istotnie zmniejszy ten podatek, istotnie zmniejszy nakłady na konieczność leczenia nadwagi i otyłości i będziemy mogli finansować co innego. Tak, tak. I żeby było to leczenie faktycznie finansowane, bo już wiadomo, że z opłaty cukrowej nie całość idzie na leczenie w tym kierunku. Panie profesorze, jakie takie rekomendacje tu i teraz? Najgorzej w panelu to siedzieć tam dalej gdzieś. Proszę państwa, ja się podpisuję pod wszystkim, co powiedzieli moi przedmówcy, a do tego dodałbym bardziej sprawne korzystanie z danych, po to, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. O tym mówiła pani profesor, ale tam jest jeszcze jeden wymiar. Mianowicie my mamy coraz lepiej, ten nasz system jest coraz bardziej w formie cyfrowej. Korzystajmy z tych danych, sięgajmy do tych danych. Mamy nawet dokumentację medyczną w formie cyfrowej. Analizujmy je. Czyli ten wymiar analityczny, żebyśmy znali naszego przeciwnika, który już mówimy o walce, myślę, że jest kluczowy. I ja bym te podatki, które zgadzam się, że powinny być rozszerzone i bardzo się cieszę, że ten podatek, o którym też rozmawialiśmy w ministerstwie swego czasu, udało się wprowadzić, że on tak bardzo dobrze działa, bo głównym jego sukcesem jest to, że spożycie tego typu napojów na razie, a może szerzej jest większe, to ja bym go przeznaczył na interwencje, skuteczne interwencje, o których już tutaj też długo rozmawialiśmy, nie chcę się powtarzać, w zakresie zdrowia publicznego. Po to, żebyśmy nie stracili po prostu tego pokolenia, które będzie wymagało medycyny interwencyjnej, jeżeli tego nie zrobimy. A więc dane i zdrowie publiczne dodaję do tych wszystkich punktów, pod którymi się podpisuję oboma rękoma. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Jerlak. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała szereg wniosków pokontrolnych i nie tylko do ministra zdrowia, ale także do świadczeniodawców AOS-u i POZ-u. I Najwyższa Izba Kontroli pozostaje na stanowisku, że
niezbędna jest realizacja sformułowanych wniosków pokontrolnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej polskich dzieci i młodzieży chorych na otyłość. Przytoczę wnioski skierowane może do POZ-u. No, jeden z wniosków dotyczy zapewnienia rzetelnej realizacji i dokumentowania badań bilansowych. To też na podstawie tego rzetelnego dokumentowania badań bilansowych będziemy mieli rzetelne dane o sytuacji pacjentów, nie tylko z otyłością, ale wszystkich pacjentów do 18 roku życia. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań mobilizujących lekarzy do aktualizacji wiedzy w celu zapewnienia skutecznego leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży. Wniosek natomiast skierowany do ministra zdrowia dotyczył opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego kompleksowego planu działań dotyczącego leczenia otyłości przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnych zasobów w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, właściwie jak na talerzu ma pan podane wszystkie rozwiązania w takim talerzu, który jest dietetyczny zarazem. Chciałam zapytać, co z tego rzeczywiście mogłoby zostać wprowadzone, tak żebyśmy kończyli tę debatę z jakąś taką iskierką nadziei, no bo temat, jak słyszeliśmy, jest rzeczywiście przerażający i mówi o katastrofie. To jak temu zapobiec? Już myślałem, że pani redaktor o mnie zapomniała. Nigdy. Szkoda. To odnosząc się tutaj do przykładu Amsterdamu czy innych miejsc, że to jest decyzja polityczna, to chciałem powiedzieć, że w zdrowiu są to decyzje polityczne, ale decyzje polityczne, które wynikają, to nie była decyzja polityczna, która była decyzją typowo polityczną. To była na podstawie dowodów naukowych, na podstawie tego, że tak trzeba zrobić. W związku z tym polityk zdrowotny jest od tego, żeby słuchać, czyli minister zdrowia właściwie no, nie musi się na wszystkim znać. Ważne, żeby słuchał dobrych zaleceń, no i najważniejsze, żeby je zrealizował. W związku z tym jedyna rzecz, co ministerstwo, od czego jest, co jest od ministerstwa oczekiwane, to jest to, żeby skończyć ten plan, program zaleceń, bo tu oczywiście pan profesor w 5 zdaniach powiedział co, tylko to trzeba jeszcze ubrać w słowa dobrze w tym planie. No i to zrealizować, wyłącznie to trzeba zrealizować. I dwa, to co ja widzę w wielu realizacjach u siebie, pani profesor bardzo fajnie to powiedziała, rozmawiając z innymi interesariuszami sektora publicznego, że tam często na wszystkie zarzuty jest to 20 stron można napisać, że wszystko jest zrobione, że jest bardzo wiele rzeczy realizowanych i jak gdyby to jest wykonywane, ale problemem jest efekt, problemem jest to, że te świadczenia, które rozmawiamy, właściwie wszystkie rodzaje świadczeń, w pewnym momencie muszą trafić pod strzechy, czyli we wszystkie miejsca, gdzie one powinny być realizowane. I tak jak mówimy o panach profesorach, tej ostatniej nitce, no to jeśli już pacjenci potrzebują tej pomocy wysokospecjalistycznej, to powinni się dostać szybko, sprawnie i odesłani z powrotem. No tak samo dostęp do i chęć dostępu do boiska Orlika powinien być, no i pomoc również tam powinna być, bo mówimy właśnie o dzieciach, ale właściwie dotyczy to również osób i w podeszłym wieku, no, brakuje tej pomocy do zachowań prozdrowotnych.
Bardzo dziękuję. Tutaj taką iskierką nadziei jest to, że część naszych panelistów jest w zespole, który powstał, rozumiem, właśnie przy ministrze zdrowia, które opracuje i ubierze w słowa, tak jak pan minister mówił, te rekomendacje. I rozumiem, mamy jakąś tutaj deklarację ze strony ministerstwa, że potraktuje też poważnie i będzie chciała wprowadzać je w życie. Miała być tutaj z nami ktoś, przedstawicielstwo od Rzecznika Praw Dziecka, bo się wydaje, że to jest akurat instytucja, której powinno na sercu leżeć zdrowie dzieci. Niestety nikogo nie ma, nie wiem z jakiego powodu, ale są państwo, to bardzo przepraszam. To od razu bardzo przepraszam, bardzo się cieszę. To pytanie do państwa de facto, no bo to jeszcze raz przepraszam. Czy państwo by się chcieli jakoś odnieść, co z państwa strony można by zrobić? Może bym tutaj zaprosiła do mównicy. Bo tak jak było wspominane, jest to tak naprawdę problem wielodyscyplinarny czy kompleksowy i dotyczy zdrowia psychicznego dzieci, nie tylko tej medycznej natury. Oczywiście. Dzień dobry, witam państwa. Doktor Anna Gałązka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Dzień dobry pani. Prowadzę zespół spraw społecznych, który zajmuje się też kwestiami zdrowia, nie tylko socjalnymi, ale również kwestiami zdrowia. Wyniki, jeśli chodzi o kontrolę NIK-u, były bardzo dobrze znane rzecznikowi i na jej podstawie było sporządzone wystąpienie generalne. Ze względu na to, bo może wyjaśnię, nie wszyscy państwo wiedzą, a jeżeli tak, no to tylko przypomnę, że Rzecznik Praw Dziecka nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może tylko kierować tak zwane właśnie wystąpienia generalne, które są podstawą jego działalności do wszelkich instytucji. Jeśli chodzi o kontrolę, nad którą teraz debatujemy, wyniki tej kontroli i na podstawie tej kontroli było przygotowane wystąpienie generalne do Ministerstwa Zdrowia, zwracające uwagę o właśnie rosnącej liczby, tak, otyłości wśród dzieci. I to wystąpienie było przygotowane 23 maja, które wyszło do Ministerstwa Zdrowia. Kolejne wystąpienie generalne, stanowiące niejako też taką pochodną rzecz, bo dotyczące zaburzeń odżywiania, było z 19 lipca też tego roku, ze względu na to, że tak naprawdę jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, bardzo często mówimy, co jest też przykładem tej debaty, o otyłości i nadwadze. Niszowo mówimy już o anoreksji i bulimii. Ale to też jest istotna kwestia, co już pani profesor tutaj mówiła, jeśli chodzi o postrzeganie, tak, własnego ciała i w szczególności wśród młodych dziewczynek i młodych kobiet. Także to jest ta kolejna kwestia, którą Rzecznik Praw Dziecka poruszył. Natomiast jeśli chodzi o kwestię psychiatrii dziecięcej, to niestety wiemy, na jakim etapie ona jest, że jest to proces, że są wdrażane poszczególne etapy i plany. Część osób określają jako taki proces rozwojowy i długi, który przyniesie swoje efekty, jeśli chodzi o... Natomiast no, ten etap jest dość trudny, tak? I myślę, że ta polityka zmierzająca do poprawy stanu dzieci, natomiast wygasające tak naprawdę oddziały szpitalne i problem chociażby, jeśli chodzi o liczbę lekarzy, czy biegłych sądowych, która przekłada się również na kwestię orzekania, wydłużonego czasu orzekania o niepełnosprawności dzieci, jest ewidentnym problemem i bardzo żywym. Także w tych wszystkich kwestiach rzecznik uczestniczy na bieżąco, analizuje i występuje do tych podmiotów, do których oczywiście może, ze względu na brak inicjatywy ustawodawczej. Czyli wszystkie te wystąpienia generalne są kierowane do poszczególnych podmiotów, które mają tą władzę sprawczą, tak? Zmieniania. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i zostało nam, dziękuję pani, zostało nam kilkanaście minut de facto właśnie po to, żeby też dać czas państwu, bo może ktoś z państwa chciałby zadać pytanie albo po prostu też coś dodać do tej debaty. Tutaj się zgłosiła pierwsza pani, nie wiem czy tutaj ktoś mikrofon może podać, może? O.
Dzień dobry Państwu. Wanda Nowicka, posłanka na Sejm. Bardzo serdecznie dziękuję za tę debatę, za te znakomite wystąpienia. No, choć temat jest rzeczywiście przerażający. Wszyscy mamy jego świadomość też również w parlamencie. Ja chciałabym zaproponować jeszcze dwa działania, które moim zdaniem chyba nie są podejmowane. Jeśli się mylę, to bardzo bym się z tego powodu cieszyła. Wydaje mi się, że to, czego brakuje, jakby mówiąc o tej profilaktyce, to chyba, o ile jak rozumiem, są te zespoły interdyscyplinarne poświęcone leczeniu, ale przydałby się międzyrządowy program profilaktyki otyłości dziecięcej, który byłby programem interdyscyplinarnym, który by uwzględniał i właśnie i sektor medyczny, ale także edukację, ze szczególnym naciskiem na edukację. W ramach tego mogły być na przykład szkolenia dla nauczycieli, które uwrażliwiałyby ich ze strony lekarzy, które uwrażliwiałyby właśnie też nauczycieli na te rodzące się problemy, których czasem nie dostrzegają rodzice, a już nauczyciel, jak widzi, że jest problem, to mógłby już sygnalizować i rodzicom, prawda, i w jakiś inny sposób. Co więcej, przydałyby się też szkolenia także dla nauczycieli, czy no mówię, to trzeba by opracować szerzej oczywiście, ale na przykład z zasad dietetyki, bo znowu nauczyciel mają tę możliwość, żeby do uczniów w jakiś sposób wcześniej docierać z pewną wiedzą, zanim dziecko już ma problem i trafi do tego dietetyka, wiemy, że łatwo nie jest. Także bardzo bym sugerowała tutaj tu do pana ministra apel o tym, żeby porozmawiać na pewno Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, to powinny być te, Ministerstwo Sportu zdecydowane, bo oczywiście to również powinno się wiązać z naciskiem na tę aktywność ruchową, ale nie, bo ona jest rozproszona. Szkoły, jedna szkoła robi, druga nie. Natomiast jeżeli byłby taki program bardziej zorganizowany i odgórny, myślę, że wtedy łatwiej by się dotarło nie tylko do tych szkół w dużych miastach, ale również do tych szkół prowincjonalnych, co jest też bardzo ważne. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie dotarcie, dieta, informacja na temat diety, zdrowej diety powinna być o wiele szerzej dostępna dla dzieci i młodzieży. Jeżeli są dzieci, które są świadome i chciałyby znaleźć na przykład w internecie jakąś informację, to tylko dotrą do jakichś komercyjnych, prawda, informacji o niezdrowym jedzeniu, albo jeżeli będą szukały, to dotrą tylko do informacji, prawda, że trzeba się dobrze żywić, a potem to już wszystko też są komercyjne informacje. Czyli przydałyby się dobre strony internetowe, darmowe, gdzie młode osoby, które chciałyby już same jakby tę kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem również sprawować, a są takie osoby, żeby mogły łatwo do takiej informacji dotrzeć. To nie wiem, to akademie medyczne, prawda, czy jakieś tego typu medyczno-edukacyjne, to pan profesor kiwa głową niekoniecznie. Nie wiem gdzie, ale rzucam, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zadbać o to, żeby w internecie była łatwo dostępna informacja na temat zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży, też dostosowana do ich sposobu rozumienia, bo żeby nie każdy już musiał, że tak powiem, docierać do dietetyka, jeżeli pewne informacje łatwo znajdzie. Dziękuję bardzo. Tutaj się chciał odnieść dr Brzeziński. Jasne. Proszę. Pani poseł, absolutnie chyba w 110% się zgadzam z panią poseł. Co więcej, duża część tych rzeczy już jest dostępna. Problem jest tylko taki, że to są strony instytucji rządowych albo ich agent typu PZH, jest Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie są tego typu materiały dostępne. NFZ na swoich stronach ma materiały dobrej jakości dostępne, tylko że żaden nastolatek nie będzie szukał tego tam. Ten nastolatek będzie szukał, widzę obecnego na sali pana Leszka Klimasa, który będzie szukał informacji u celebrytów. To może nie jest dobre słowo, nie o to mi chodziło. U osób znanych, lancerów, kogoś, kto będzie te informacje. Więc musimy rządowo zatrudnić takie osoby, które tą informację młodzieży sprzedadzą, bo ona będzie taka sama,
ale przekazana w zupełnie inny sposób, adekwatny do nich. Szkolenia dla nauczycieli? Absolutnie tak. Ja miałem przyjemność pracować zarówno lokalnie w Gdańsku, jak i dzięki Fundacji Medicover Ogólnopolsko z nauczycielami w programie dotyczącym właśnie leczenia otyłości. Nauczycielami, intendentkami szkolnymi, kucharkami szkolnymi. To wszystko są osoby, które są chętne uczyć się. My w Gdańsku przeszkoliliśmy dwukrotnie wszystkie dietetyczki i wszystkie kucharki szkolne po to, żeby one wiedziały, jak za 5 zł gotować zdrowo. I to się da zrobić. I to nas kosztowało może 10 tysięcy złotych, żeby to zrobić na całe miasto. Tak? To jest kilkaset tysięcy ludzi, dzieciaków objętych edukacją. Mamy problem cateringów w szkole, które nie są w żaden sposób normowane tak naprawdę, bo te rozporządzenie, które znowu do którego się odwołam, tak zwane sklepikowe, one było naprawdę dobrze przygotowane, ale my się z niego wycofaliśmy, wręczając dzieciom radziwiłówki, które nie do końca może są najlepszym rozwiązaniem. Tak? Pamiętamy ten czas, to już może jest dawno, dawno temu, bo to jest kilka lat temu, ale naprawdę to jest jedna z tych rzeczy, nad którymi ja naprawdę mocno płakałem, że się nie udało tego dobrze wprowadzić, bo to byłaby rewolucja na poziomie szkoły. Także strony są, musimy tylko je w lepszy sposób sprzedawać i niestety my nie jesteśmy tym sposobem, jakkolwiek byśmy się starali. To nie ten źródło przekazu informacji. Do nauczycieli? Tak, my jesteśmy w stanie dotrzeć do nauczycieli, do kucharek i intendentek szkolnych tak, tylko że to musi być w każdej małej gminie. A dobrze wiemy, że to nie jest problem dużych miast wyłącznie. Co więcej, problem otyłości dziecięcej przestaje być wyłącznie problemem dużych miast, a staje być problemem wsi. Dlatego i małych miasteczek, dlatego że w dużych miastach rodzice jeszcze mają a środki, b możliwości, gdzie tego dzieciaka posłać. W małych miejscowościach, jak on kończy szkołę, to tam już nie ma nic i on nie ma gdzie spędzić tego czasu, a on już nie pracuje na roli, tak jak jego tata 20 lat temu pomagając swoim rodzicom, bo tej roli albo już nie ma, albo robi to traktor na pilota. I nie trzeba tego robić. No i na takiej zasadzie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeszcze tutaj jedno pytanie. No, zaraz będziemy. Ja może nie pytanie, chciałbym powiedzieć to, o czym państwo mówiliście. Może chciałbym się podzielić dobrą praktyką. Trudno coś dodać po tym, co państwo już powiedzieliście, tylko powiem, że my w zasadzie wszystkie narzędzia mamy i możliwości. Może panu ministrowi tego nie wypadało mówić, ale Ministerstwo Zdrowia całkiem dobrze współpracuje z Ministerstwem Edukacji, nawet Ministerstwem Rodziny. Więc tutaj nawet na poziomie instytucji publicznych chyba mamy dosyć dobre rozwiązania. Drodzy Państwo, tak krótko z perspektywy dzieci, które są w szczególnie i trudnej sytuacji, czyli powiedzieć o problemie otyłości z perspektywy dzieci z niepełnosprawnością, w tym dzieci poruszających się na wózkach. Ja nazywam się Robert Jagodziński, jestem prezesem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. My takich dzieci mamy około 1000 w programie takim aktywizacji społecznej w ciągu roku. I powiem, drodzy państwo, że te dzieci są zaopiekowane ze szczególną troską, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Tak? Dzieci najczęściej mają opiekę i pediatryczną, neurologiczną, urologiczną. Dzieci mają bardzo często systematyczną rehabilitację, z tym, że problem ich otyłości i wagi nigdy nie jest kluczowym celem terapeutycznym. Tak? Dzieci są zatroskane, jeżeli chodzi o aparat ruchu, problemy neurologiczne i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy my docieramy do tych dzieci, a pracujemy z dziećmi w takim systemie community-based rehabilitation, w systemie rehabilitacji takiej środowiskowej w ich miejscu zamieszkania, okazuje się, że my zupełnie i rodzicom, ale często lekarzom, którzy są naszymi partnerami, jakby stawiamy inny cel terapeutyczny. Przyszłość tych dzieci, budowanie kompetencji społecznych próbujemy, żeby zobaczyć te dzieci w perspektywie życia za lat kilka czy kilkanaście, gdzie często nawet tu i teraz otyłość tych dzieci jest ich problemem do tego, żeby dzieci były samodzielne, żeby samodzielnie się ubierały, rozbierały, poruszały na wózku, żeby włączyły się w środowisko szkolne, a warunkiem włączenia się w środowisko szkolne jest na przykład nauka samodzielnego cewnikowania, czego nie zrobią, jeżeli będą bardzo otyłe. I to jest, drodzy państwo, presja, szukanie partnerów po stronie rodziców. Dzieci są odwiedzane przez pielęgniarki środowiskowe, asystentów rodziny, pracowników społecznych. Chodzi o to, żeby wszyscy ci interesariusze, te osoby, które są wokół dziecka, jako naczelny problem często dostrzegły ich otyłość.
Tak? I to jest kwestia też edukacji, drodzy Państwo, naprawdę można. Nawet w przypadku dzieci, które mają trochę mniej zdolności poznawczych, można edukować systematycznie i uporczywie, zapraszając do tego rodziców, w perspektywie tego, że jest to dla dziecka egzystencjalne wyzwanie, żeby dziecko za lat kilka, kilkanaście pełniło role społeczne, żeby nie miało zaburzonej tej segmentacji życia. Więc jeżeli się tak mocno postawi ten problem, to wtedy działa. Naprawdę. Ja zapraszam też do naszych publikacji, na naszą stronę. Tam Państwo zobaczycie, że to naprawdę działa. Pięknie dziękuję. Pani redaktor, szanowni państwo, jeszcze zanim przejdziemy do tej części kuluarowej, poproszę pana prezesa Mariana Banasia o zabranie głosu na podsumowanie dzisiejszej debaty. Szanowni państwo, nasza debata dobiegła końca. Dziękuję wszystkim państwu za udział i zaangażowanie w dzisiejszej debacie, tak bardzo ważnej. Mam wielką nadzieję, że wnioski Najwyższej Izby Kontroli przedstawione w informacji o wynikach kontroli pomogą wprowadzić właściwe zmiany. Izba poprzez swoje kontrole zawsze wspiera naprawę i optymalizację mechanizmów działania państwa. Jednym z głównych celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli jest wpływanie na ulepszanie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Jeśli państwo pozwolą, chciałbym w tym miejscu wyrazić swoje szczególne podziękowania dla ludzi, bez których pracy i zaangażowania nie byłoby tej ani innych kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Chcę podziękować przede wszystkim kontrolerom, ich przełożonym, a także analitykom, informatykom oraz wszystkim, których praca przełożyła się na naszą, czyli społeczeństwa, wiedzę o brakach i nieprawidłowościach. Dziękuję Państwu za obecność, za zaangażowanie i zapraszam wszystkich na kawę. Dziękuję bardzo.